Siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych z zespołów. Szósty set. Witamy serdecznie w 9. już odcinku 6. seta. Witają Was Piotr Złoch, Michał Kwiatkowski, Filip Korfanty. Tradycyjnie po zakończeniu każdego weekendu z siatkówką ligową podcast 6. set. I tradycyjnie już w Plus Lidze zaczynamy od nadrabiania zaległości. Nadrabianie zaległości rozpoczęliśmy we wtorek. Zaksa Kędzierzyn-Koźle, mistrz Polski, obecny lider i do wtorku zeszłego drużyna, która nie straciła ani jednego punktu w tym sezonie Plus Ligi. Kontra Indyk Pola AZS Olsztyn, drużyna, która zaczęła bardzo dobrze, potem zaczęła nieco falować, tracić punkty. Było, nie było, pozycje w tabeli tych drużyn wskazywały, że mecz może być bardzo emocjonujący i że wreszcie Zaksie ktoś mógł się postawić nieco bardziej i faktycznie Olsztyn Zaksie postawił się bardzo mocno, no i wydaje się, że może nawet pluć sobie w brodę, że tego meczu z Zaksą nie wygrał, ale wywozi z Kędzierzyna jeden punkt. Wywozi z Kędzierzyna jeden punkt, no i wywozi ten punkt jako pierwszy. Myślę, że no nie mogą narzekać olsztynianie na to, co udało im się w Kędzierzynie osiągnąć, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że jechali do Kędzierzyna mając na koncie dwie porażki z rzędu, tą naprawdę gładką 0-3 w Rzeszowie, a później pierwszą w tym sezonie porażkę w Urani z Treflem 2-3. No także mogło się wydawać, że jednak Zaksa tym faworytem tego spotkania będzie zdecydowanym, ale Plus Liga pokazuje po raz kolejny, że tutaj niczego pewnym być nie można. No i jeśli ktoś w Kędzierzynie myślał sobie, że o, skoro Indyk Pola AZS przegrał ostatnie dwa mecze, to nie mamy się czego obawiać, no to był w błędzie, bo już pierwszy set pokazał, że naprawdę było się czego obawiać i koniec końców chyba mogą się cieszyć Kędzierzynianie, że nadal są drużyną niepokonaną w tym sezonie. Ten mecz miał dość ciekawy przebieg, jeśli chodzi o skład drużyny Zaksy. Oni zaczęli w swoim, wydawałoby się, podstawowym składzie, natomiast trener Gardini dosyć szybko został zmuszony do tego, żeby wprowadzić swoich zmienników. Rafał Buszek, o którym mogliśmy się dowiedzieć komentatorów Polsatu, zmagał się ostatnio z jakimiś problemami z kolanem i już w drugim secie zastąpił go Rafał Szymura. A oprócz tego na boisku za słabo grającego Mateusza Bieńka wszedł jeszcze Krzysztof Rejno. Zaksa kończyła właśnie w takim ustawieniu to spotkanie. I trzeba przyznać, Rafał Szymura zagrał bardzo dobry mecz. Wyróżnił się zwłaszcza w tym breaku, którym skończył 4 z 6 piłek. Oprócz tego notował bardzo dobre przyjęcie i ogólnie bardzo dobry występ tego zawodnika. Zastanawialiśmy się odnośnie jego, jak on poradzi sobie na tyle takiego mocniejszego rywala, po tym jak grał bardzo dobry mecz na przykład z Bielskiem kilka kolejek temu. No i na tyle takiego przeciwnika, jakim jest Olsztyn, wypadł bardzo dobrze. No tak, Rafał Szymura. Wspominaliśmy o nim po meczu na przykład z Oniko Warszawa. On tam właśnie wszedł na zmianę za Samadero. No i to nie była zmiana udana, no ale już gdy dostał szansę rozegrania pełnego spotkania z BBTS-em Bielską, to został MVP. Tutaj kolejna bardzo dobra zmiana, świetny występ Rafała Szymury i on naprawdę wniósł do gry, zwłaszcza ofensywnej drużyny, bardzo wiele, ale jednocześnie przytrzymując przyjęcie w taki sposób, że ta absencja Buszka nie była zbyt widoczna, jeśli w ogóle była widoczna. No i efekt był właśnie taki, że chyba można powiedzieć, że to był taki ten X-faktor w tym spotkaniu i w dużej mierze dzięki Rafałowi Szymurze Zaksa zdołała utrzymać tą zwycięską serię, choć nie zdołała już utrzymać serii bez straty punktu. Im dłużej nagrywamy podcast 6. set, tym częściej niestety zderzamy się z tym, że nasze opinie nie zawsze, niekoniecznie muszą mieć pokrycie w rzeczywistości. No i dość podobnie było z drużyną Zaksy. Ja w tych zapowiedziach przedsezonowych mówiłem, że no ten Samdero to zostanie zajechany, bo nie ma absolutnie żadnej alternatywy na ławce rezerwowych. No a tu się okazuje, że no, Rafał Szymura standardowo już zaskakuje nas, a na pewno zaskakuje też mnie. I powiem szczerze, że ja jedyne co zauważyłem, to było to, że dość mocno do środka boiska przy przyjęciu wchodził Rafał Szymura i miałem wrażenie, że on nie zawsze miał łatwo z tym, żeby się zebrać do ataku z szybkich piłek. No ale niezależnie od tego, jakie te piłki dostawał, to on nawet gdy tam ściana wyrastała, a trzeba przyznać, że Olsztyn ma blokujących naprawdę bardzo, bardzo dobrych i dość wysokich, to nawet gdy ta ściana wyrastała, to on bardzo sprytnie te piłki obijał. No i zgadzam się, że Rafał Szymura tutaj ten mecz odmienił, ale ja też zwróciłbym uwagę na to, że całkiem fajną zmianę dał Krzysztof Rejno, no też zmiennik. Nie był to najlepszy mecz Mateusza Bieńka, no bo on w zasadzie czym się nie wyróżnił pozytywnie, a wyróżnił się raczej negatywnie, w szczególności w ofensywie. Krzysiek Rejno, no coś co mnie bardzo zaskoczyło, to była jego bardzo ciekawa zagrywka, czyli nie flot, a jednak gdzieś te uderzenia nieco mocniejsze, no i on tą zagrywką na pewno w niektórych sytuacjach sprawiał problemy. No i właśnie ten duet Szymura i Rejno to chyba były te postaci, które pomogły Zaksie
w wyjściu z no, bardzo nieprzyjemnego stanu. Wiele wskazywało na to, że Kędzierzyn może nawet punktów nie zdobyć. Tak, wspomniałeś o zagrywce Krzysztofa Rejno, ale w ogóle ta zagrywka, to właśnie poza tymi zmianami, to wzmocnienie zagrywki i wyrządzenie nią znacznie większych problemów niż było to w początkowej fazie meczu, chyba przesądziło o tym, że Zaksa ostatecznie i czwartego i piątego seta wygrała dość wysoko. Może były w tych setach takie momenty, gdzie wydawało się, że czeka nas naprawdę wyrównana walka i że jest szansa dla Olsztynian, żeby te sety wygrali i wywieźli z Kędzierzyna na zwycięstwo. No, okazało się, że wyglądało to inaczej. Wszedł na zagrywkę czy to Maurice Torres, czy w tiebreaku Samdero. No i zagrywając bardzo mocno odrzucili AZS od siatki. No i w momencie, gdy Paweł Wojcki miał tej piłki pod siatką, nie mógł uruchamiać Kuby Kochanowskiego czy Daniela Plińskiego, nie mógł też grać aż tak szybkich, tak dokładnych piłek, no to szybko okazało się to, o czym chyba mówimy od początku sezonu i chyba tutaj no nie jest to już tajemnicą. Największym problemem AZS-u Olsztyn jest gra na wysokiej piłce i tak było też i tym razem. Olsztynianie gdzieś odbijali się od tego bloku. Zaksy, Kędzierzyn, Koźle, bloku, który właśnie między innymi dzięki wejściu Krzysztofa Rejno funkcjonował tak dobrze. No i efekt był taki, że ostatecznie, jeśli spojrzymy w same wyniki punktowe, no to wygląda na to, że i w czwartym, i w piątym secie mieliśmy wręcz pogrom ze strony Zaksy, ale wcale tak wizualnie to źle nie wyglądało. Tak, to co ty, Michale, mówisz odnośnie ataku Olsztyna na wysokiej piłce, to bardzo dobrze widać w samym tiebreaku tego spotkania. Środkowi Olsztynia atakowali tylko 3 razy łącznie, Daniel Pliński raz i Kochanowski 2 razy. Andringa dostał tylko 1 piłkę, a ciężar ataku Paweł Wójcki przeniósł na Jana Hadrawę i Tomasa Russo, którzy atakowali 13 razy, a skończyli tylko 4 z tych ataków. Co do postawy samego Toma Russo, do tego meczu właśnie z Kędzierzynem powiedziałbym, że akurat ten jego mecz był chyba najlepszym meczem. On oczywiście grał falował, ale powiem szczerze, że dołożył moim zdaniem największą cegiełkę do ofensywy AZS-u Olsztyn. W tym sezonie przynajmniej w meczach, no może z wyjątkiem tak naprawdę meczu wyjazdowego tam z Dafi z Połem Kielce. I oczywiście, no gdzieś tam w tych statystykach może to się rzucać, że no tak, że przyjęcie może nie tak dobre i były też błędy, że w ataku kilkukrotnie zablokowany, ale on jednak, on w tych trudniejszych piłkach nie bał się ryzykować i to chyba była ta główna różnica, jaką ja zauważyłem, bo problem, jaki ja miałem z Belgiem w zasadzie od początku sezonu był taki, że on był bardzo miękki, czyli w zasadzie w tych sytuacjach, w których gdzieś wyrastał mu trudniejszy, wyższy blok, on unikał rozwiązań trudnych, czy unikał, no raczej starał się minimalizować ryzyko, ale to minimalizowanie ryzyka sprawiało, że nie robił praktycznie żadnej krzywdy rywalowi, tym razem ryzykował i przynajmniej w kilku sytuacjach wychodziło to lepiej, no więc z mojej strony plusik dla Belga. Posłuchajmy może, co o tym meczu do powiedzenia miał Łukasz Wiśniewski, czyli ten ze środkowych podstawowych, który akurat dograł mecz do końca. To był dobry mecz ze strony Łukasza, a chyba nawet można powiedzieć bardzo dobry, no bo zdobył więcej punktów niż po przeciwnej stronie siatki Kuba Kochanowski. No a wiemy, że nie jest to coś częstego, żeby którykolwiek ze środkowych w meczu zdobywał więcej punktów niż Kuba. Łukaszowi się to udało, więc posłuchajmy, jaka była jego opinia po tym spotkaniu. Co do samego spotkania, myślę, że na pewno mogło się podobać kibicom. 5 setów, troszkę nasza gra falowała. Myślę, że potrzebujemy trochę popracować nad pierwszą akcją, ale najważniejszy jest dla nas wynik, bo z bardzo trudnym przeciwnikiem, który w tym sezonie już pokazał się ze znakomitej strony. Także bardzo cieszę o te 2 cenne punkty. Po prostu w dzisiejszym dniu wydaje mi się, że pierwsza akcja nie funkcjonowała aż tak dobrze, jak zazwyczaj w naszym zespole. Myślę, że jeżeli byśmy to poprawili, może moglibyśmy się pokusić o 3 punkty. Ja powiem szczerze, że nie do końca bym się zgodził z Łukaszem Wiśniewskim, jeśli chodzi o tę pierwszą akcję, bo akurat jeśli chodzi o indyk pola AZS Olsztyn, to w tym meczu zagrywka specjalnie nie działała, zwłaszcza ta mocna zagrywka, a tą dysponują w zespole z Olsztyna tylko Jan Hadrawa i Jakub Kochanowski. No i żadnemu z nich specjalnie właśnie w hali Azoty zagrywka nie siedziała. A już zwłaszcza Kubie Kochanowskiemu, co widać zresztą po liczbie błędów, aż 6 zagrywek zepsuł. No i efekt był taki, że bardzo często miał dobrze dograną piłkę Bentoniutti, a kiedy tak było, no to on rozrzucał blok jak chciał, no bo wiemy, jakiej klasy to jest zawodnik i potwierdził to po raz kolejny. Ogromne mieli problemy z tym, żeby złapać gdzieś blokiem, czy wyłapać piłkę w obronie Olsztynianie i mieli też przez to bardzo duże problemy, żeby w ogóle zdobyć jakiekolwiek punkty na kontrze. A jeśli mieli już takie okazje, to też jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to piłki przechodzące, z którymi akurat AZS miał w tym spotkaniu bardzo duże problemy. Co najmniej kilka było okazji, gdzie nie do końca chyba Olsztynianie wiedzieli, co z taką piłką przechodzącą zrobić.
czy to Kuba Kochanowski został zablokowany przez Bena Toniutiego, czy z kolei, gdy postanowiono takie piłki dogrywać, to te dogrania były niedokładne, no i zamiast mieć dogodną kontrę, to trzeba było się gdzieś w jakiś sposób ratować i to kończyło się po prostu zmarnowaną okazją. Efekt był taki, że w tych trzech przegranych setach, no chyba mogą sobie trochę pluć w brodę zawodnicy AZS-u, bo z reguły wyglądało to tak, że właśnie gdzieś tuż po takiej niewykorzystanej sytuacji zaraz szła seria dla Zaksy, no i po tej serii już nie udawało się najczęściej dogonić rywali. Dlatego też te sety, wszystkie trzy wygrane przez Zaksę, były wygrane tak dużą różnicą punktów. Kończąc temat spotkania rozegranego w Kędzierzynie-Koźlu, MVP, Sam Dero i chyba przerasta ligę Belk. No, moim zdaniem to naprawdę jego cyfry, ale to nawet nie chodzi tylko o cyfry, chodzi tutaj o pewność gry w trudnych momentach, to jak bardzo na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za zdobywanie punktów z tych trudnych piłek, no to kolejnym meczem Sam Dero udowodnił, że no chyba jest w tym momencie no najlepszym zawodnikiem ligi, a na pewno najlepszym przyjmującym. I mogą się cieszyć kibice Kędzierzyna-Koźla, że Belk pozostał na jeszcze jeden sezon w Zaksie. To była pierwsza część nadrabiania zaległości, czyli wtorek i zaległy mecz czwartej kolejki, a w środę mieliśmy zaległy mecz drugiej kolejki. Do Bełchatowa, do hali Energia, przyjechał Beniaminek, czyli Aluron, Wirtu, Warta, Zawiercie. Beniaminek, który przypomnimy zaledwie 3 dni wcześniej, zagrał bardzo słaby mecz w Bydgoszczy z Łuczniczką. Bezdyskusyjne 0-3. No i wydawało się, że w takim razie jadąc w paszczy Lwa do Skry, która u siebie setów nie traci, jest to zespół skazany na pożarcie. Bardzo szybko okazało się, że wcale tak nie jest. W zasadzie to nawet nie paszcza Lwa, tylko odwłok pszczoły. No tak, przyjechali do Ula, ale wcale tak mocno pożądleni nie zostali. Już w pierwszym secie udowodnili, że wcale nie przyjechali do Bełchatowa tylko po to, żeby po prostu zebrać szybkie baty i wracać do domu. Wspierani przez naprawdę dużą grupę kibiców, mimo że zaczęli bardzo słabo. No, po tym, gdy Grzegorz Bociek poprzednie mecze naprawdę zaczynał bardzo nieudanie, trener Zanini postanowił wstawić do szóstki Łukasza Kaczorowskiego. No i na początku wydawało się, że to jest prawdziwy strzał w dziesiątkę, bo Łukasz Kaczorowski grał świetnie w ataku, kończył mnóstwo piłek, a dostawał ich dużo. No i w ten sposób Zawiercie walczyło do końca o zwycięstwo w tej partii. Ostatecznie no, zabrakło minimalnie, bo przegrali tego seta do 23, ale jeśli komuś się wydawało, że to może takie pierwsze podrygi, bo w sumie w Bydgoszczy też tylko w pierwszym secie Zawiercie powalczyło, no to okazało się, że wcale tak nie było, bo w drugim secie może tam Skra miała kilkupunktową przewagę. Zawiercianie się nie poddawali. No i kto wie, co by było, gdyby nie jedna bardzo kontrowersyjna sytuacja pod koniec tego seta, kiedy piłkę atakował Michał Żuk. No i powtórki telewizyjne pokazały, że ta piłka faktycznie minimalnie, ale musnęła blok Patryka Czarnowskiego. W momencie challenge'u zresztą można było wyczytać z jego twarzy, że ewidentnie Patryk Czarnowski nie jest pewny tego, że challenge nie udowodni, że sędzia się tam pomylił. No niestety, challenge po raz kolejny już w tym sezonie zawodzi. Jest po prostu mniej precyzyjny, mniej dokładny od kamer telewizyjnych, a miało być przecież na odwrót. No tak, challenge w tym meczu był bardzo kontrowersyjnym narzędziem dla sędziów, ale koniec końców myślę, że jednak lepiej, że jest, niż jakby go miało nie być. W ogóle ten mecz miał kilka bardzo ciekawych zwrotów akcji. W pierwszym secie Zawiercie prowadziło już 20-17, a chwilę później było już 22-22 po tym, jak asa serwisowego posłał Mariusz Wlazły, a przy piłce setowej dla Bełchatowa kolejnego seta zakończył asem serwisowym Bartosz Bednarz. Jest to już kolejny taki popis młodego przyjmującego z Bełchatowa. Tak, dużo zwrotów w akcji, no bo w tym drugim secie pierwszą piłkę setową mieli właśnie goście, było 24-23. No i właśnie można sobie myśleć, co by było, gdyby ten jeden punkt wcześniej został przyznany Warcie. No, prawdopodobnie tego seta goście by wygrali ostatecznie. Nie zdołali jednak, nie wytrzymali tej presji w końcówce, nie zdołali przechylić szali na swoją korzyść. Do 27 wygrała Skra. Trzeci set, no tam też sędziowie zaznaczyli swoją obecność. Czerwona kartka dla Ugo de Leona za uderzenie. Chyba niezbyt mocne, niezbyt jakieś agresywne w słupek sędziowski, po prostu z frustracji po zepsutym ataku. Później jeszcze była jedna taka sytuacja, w której Zawiercianie specjalnie nie protestowali, ale też i trudno się dziwić, bo tam głównym bohaterem był właśnie Brazylijczyk. Przed chwilą ukarany czerwoną kartką, pewnie nie chciał już ryzykować, ale Mariusz Wlazły po ataku z sytuacji innej piłki miał problemy, żeby wyhamować przed linią środkową. Jakoś mu się to udało, nie przeszedł jej stopami, czyli jedynymi częściami ciała, którymi jest to zabronione. Natomiast no, moim zdaniem on tam ewidentnie utrudniał Zawiercianom ustawienie skutecznego bloku.
bo piłka wylądowała gdzieś wskutek po prostu jakiegoś rykoszetu nad siatką i tam została, z tego co pamiętam, przez Patryka Czarnowskiego pchnięta w pole. No, to natomiast zawiercianie właśnie przez Mariusza Wlazłego, który gdzieś pod tą siatką w tym momencie krążył, nie byli w stanie skoczyć do bloku i zablokować tej piłki, czy w ogóle próbować czego zrobić. To już były takie dwie akcje i dwa stracone punkty przez zawiercie na początku, no i później się okazało, że znowu, gdyby nie te dwa punkty, no to kto wie, jak ta końcówka by wyglądała. Ostatecznie przegrali punktami 4. Pewnie byłoby więcej emocji, które i tak były przez większość tego spotkania. Kontrowersji sędziowskich nie brakowało, a wyraz swojej frustracji w iście włoskim stylu Emanuele Zanini wyładował na Twitterze, no, umieszczając tam bardzo emocjonalny wpis, którym skomentował w dość kulturalny, ale dosadny sposób swoje niezadowolenie z postawy sędziów w tym spotkaniu. Oprócz kontrowersji sędziowskich, duże poruszenie bełchatowskiej hali spowodowała sytuacja w drugim secie, kiedy to Mariusz Wlazły zderzył się z Patrykiem Czarnowskim. Przez jakiś czas Mariusz Wlazły się nie podnosił, po czym po interwencji lekarza okazało się, że może grać dalej. Natomiast dopiero po meczu okazało się, że poważny problem Mariusza Wlazłego pojawił się z jego żebrem. Chwilę po meczu przegląd sportowy podał informację, że jego żebro jest złamane i będzie pauzował około 3 do 4 tygodni. Ale jak później dowiedzieliśmy się z komunikatu na stronie klubowej PGS Kry, jego kontuzja nie jest aż tak groźna i być może już w ciągu kilku dni Mariusz Wlazły wróci do gry. A z problemami zmagała się też Warta, bo do Bełchatowa przyjechała bez Mateja Pataka, no i tam chyba też ta pauza troszkę potrwa, bo z tego co się dowiedzieliśmy, są po prostu problemy z diagnozą, co dokładnie dolega Słowakowi. Myślę, że na tym możemy zakończyć temat tych meczów zaległych, a przenieść się do tego, co działo się w 10. kolejce ligowej. A ta rozpoczęła się w Bielsku Białej, hali pod Dębowcem, gdzie po raz pierwszy w tym sezonie to nie Rostislav Hudik prowadził zespół gospodarzy, a był to jego dotychczasowy asystent Paweł Gradowski. Dopiero w piątek dowiedzieliśmy się oficjalnie, że on przejął tę drużynę już od poniedziałku, o czym gdzieś mówiło się w kuluarach. No i bardzo udany debiut Pawła Gradowskiego, no bo pamiętajmy, przez 9 pierwszych kolejek BBTS zdobył całe magiczne 0 punktów. No i tak jak był to tydzień, w którym Zaksa pierwsze punkty straciła, tak był to też tydzień, w którym BBTS pierwsze punkty zdobył i to od razu punkty 2 i pierwsze zwycięstwo w sezonie. Dość niespodziewanie, ze znajdującym się bardzo wysoko do tej pory w tabeli Espadonem Szczecin, bielszczanie zdołali wygrać u siebie 3-2. No właśnie, już debiutanckie spotkanie Pawła Gradowskiego w roli pierwszego trenera BBTS-u Bielsko-Biała na poziomie plusligi i już pierwsze zwycięstwo, pierwszy punkt drużyny z Bielska. Paweł Gradowski nie jest pierwszy rok w Bielsku, on wcześniej jako przez 4 lata pracował w drużynie młodej ligi, dopiero teraz dostał szansę prowadzenia zespołu. Paweł Gradowski nie miał łatwego wejścia do plusligi. Jego zespół już w pierwszym secie przegrywał 2-9 i mówiliśmy w poprzednim odcinku 6 seta, że bardzo mocno mogło ucierpieć morale zespołu przez to, jak oni sobie do tej pory radzili, czyli dużo setów przegranych na przewagi, no i na pewno po takim początku wynik 2-9, na pewno mieli czarne myśli, ale udało im się z tego jakoś wybrnąć. Coś, co bardzo dużą rolę odegrało w tym meczu, to na pewno blok bielszczan, oni zaliczyli 20 punktowych bloków, a po meczowym wywiadzie dla plusliga.pl Paweł Gradowski wspomniał właśnie o tym, że jedyna różnica, jaka była w treningach zespołu pomiędzy nim a trenerem Hudikiem, była taka, że oni na każdej sesji treningowej pracowali nad blokiem. To był według niego kluczowy aspekt w tym spotkaniu. Za trenera Hudika oni trenowali 2 razy dziennie, pod Pawłem Gradowskim również 2 razy dziennie, ale właśnie do każdej jednostki treningowej zaliczany był element bloku. Wyszło to rewelacyjnie. A też trener Gradowski powiedział o tym spotkaniu, że oni mieli bardzo złe przyjęcie, średni atak, no ewidentnie tutaj duża rola bloku. No tak, jeżeli chodzi o element przyjęcia, to Bielsko nie poprawiło się, ja nie widziałem praktycznie żadnej różnicy pomiędzy tym, co Bielsko prezentowało do tej pory, a tym, co zaprezentowało w meczu ze Szczecinem. Natomiast no, jeżeli szukamy tych postaci, które, oczywiście element gry jako całość, blok, to na pewno było coś, co pomogło BBTS-owi w odniesieniu zwycięstwa. Jeżeli szukamy tych pojedynczych postaci, które gdzieś swoją cegiełkę najmocniejszą dołożyły właśnie do tego zwycięstwa, no to chyba Piotrek Łukasik. On gdzieś tam na początku sezonu z kontuzją wchodził do drużyny powoli. Mistrzem przyjęcia perfekcyjnego, a i też dokładnego chyba już nigdy Piotrek nie będzie, chociaż ja i tak uważam, że bardzo ten element ustabilizował, ale no
prawda jest taka, no, że gdyby nie Piotrek Łukasik, to ta ofensywa drużyny z Bielska byłaby chyba całkowicie rozsypana. No, były takie momenty w meczu, w których to Piotrek Łukasik naprawdę w bardzo, bardzo trudnych piłkach sytuacyjnych, na pajpie, w piłce wystawionej gdzieś tam z pola, bardzo mocno uderzając po rękach blokujących, był w stanie te piłki kończyć. Bez niego Bielsko chyba nawet pomimo tych spektakularnej liczby bloków, miałoby bardzo, bardzo duży problem w tym, żeby zdobyć chociaż jeden punkt, a zdobyło dwa. No tak, a oprócz Piotrka Łukasika pochwałę od trenera Gradowskiego za swoje wejście na boisko zebrał Jakub Bucki. On skończył 7 z 16 piłek, zaliczył punktowy blok i 3 asy serwisowe. Na pewno to było udane wejście kosztem Olega Krikuna, a mówiliśmy w poprzednich odcinkach, że trener Hudik mocno rotował na pozycji rozgrywającego. Tym razem trener Gradowski postawił na Harrisona Peacocka, jedynie na krótkie zmiany wchodził Jarosław Maciończyk i być może to też przyczyniło się do tego, że Bielsko zagrało mecz na zupełnie niezłym poziomie. Bielsko Bielskiem, ale Szczecin chyba nie zagrał tego, co potrafi. Zdecydowanie poniżej swojego poziomu zagrał Bartłomiej Klut. Z tych 20 bloków, które zdobył BBTS, to aż 9 z tych 20 punktów zdobyli właśnie blokując atakującego Espadonu Szczecin. No i w pewnym momencie to Mateusz Malinowski wszedł na boisk, próbując ratować sytuację w ataku z prawego skrzydła. No ale w obliczu tego, no, że ani jeden, ani drugi atakujący tak naprawdę chyba nie grali tego, co potrafią, to ciężar ofensywy i ciężar piłek sytuacyjnych spoczywał na Michale Ruciaku i tutaj chciałem się na chwileczkę tylko zatrzymać, bo ja myślałem, że Michał to już jest jednak zawodnik, o który można powiedzieć, że już swoje najlepsze lata ma za sobą. On gra naprawdę, naprawdę bardzo dobry sezon. O zagrywce Michała już wydaje mi się, że w poprzednich odcinkach wspominaliśmy, więc on tą zagrywką robi bardzo dużo krzywdy i bardzo często punktuje, ale on pomimo to też swoich warunków fizycznych, które nigdy nie były imponujące, on jest faktycznie angażowany w grę ofensywną w piłkach sytuacyjnych, no i chyba do rozpaczy w niektórych momentach doprowadzał zarówno drużynę z Bielska Białej, jak i kibiców tejże drużyny. No on gdzieś tam omijając potrójny blok, podwójny blok, gdzieś szukając obić piłek, no zdobywał bardzo dużo punktów na kontrze, no i był chyba najważniejszym elementem tej układanki ofensywnej Michała Mieszka-Gogola w tym meczu. Tak, a praca bloków w Bielsku Białej chyba wyraźnie przyczyniła się do tego, że trener Gogol prowadził Emiego Derwaportiego, pomimo tego, że zaczął spotkanie z Tomaszem Kowalskim na rozegraniu. Myślę, że to nie na wiele się zdało i ta zmiana nie miała większego wpływu na przebieg tego spotkania. Prywatny plus meczu, plus ligi z mojej strony Mariusz Gaca. Bardzo mocno utrudniał Szczecinowi przyjęcie zagrywki. Bardzo czujnie na bloku, no taki mały plusik właśnie z mojej strony dla Mariusza Gacy. No i gdzieś na tle tych bardziej utytułowanych nazwisk na środku siatki w drużynie Szczecina zaprezentował się, myślę, co najmniej bardzo, bardzo dobrze. Zaczęła nam się 10. kolejka od niespodzianki, no i też od meczu, który potrwał niekrótko. No i to była zapowiedź sporych emocji również w kolejnych dniach. Sobota rozpoczęła się od meczu na Podpromiu. Aczkolwiek jeśli policzylibyśmy, kiedy zaczęła się trzecia akcja meczu, no to tu już nagle mecz w Rzeszowie spadł chyba dopiero na trzecie miejsce. No ale do tego może za momencik jeszcze wrócimy. No natomiast mecz rozpoczął się jak to zwykle zaplanowany telewizyjnie na godzinę 14:45. No oczywiście zawsze te mecze akurat telewizyjne zaczynają się kilka minut później. Asseco Rysowia podejmowała Cerat Czarnych Radom. Mecz, o którym mówiliśmy przed tygodniem, że no chyba nie mogą się czuć zbyt pewnie kibice w Rzeszowie przed nim, nie mogą liczyć na łatwe 3 punkty. No i faktycznie łatwe 3 punkty to nie były, chociaż na to się trochę zapowiadało po 2 setach, no ale znowu jak zwykle 10-minutowa przerwa nieco odmieniła losy tego spotkania. Filipie, ty byłeś na Podpromiu, więc powiedz nam, jak to wyglądało z perspektywy właśnie widza w hali. Miałem okazję obejrzeć to spotkanie z trybun Podpromia. Odnośnie tej akcji, która przedłużyła start spotkania, czyli to, co ty mówiłeś, że pierwsze 3 akcje, a niemalże 10 minut było za nami. Z mojej perspektywy wyglądało to tak, że Rysowia chciała sprawdzić, czy jeden z Radomian nie utrudnił rozegrania Michałowi Kędzierskiemu. I z challenge'u wydaje mi się, że rzeczywiście tak wyszło, ale po tym challenge wzięli Radomianie. Tak, z tego co ja zrozumiałem z tłumaczeń komentatorów, no to ostatecznie uznano, że najpierw błąd popełniła Rysowia, to chyba chodziło o błąd właśnie podwójnego odbicia, a dopiero później nastąpił błąd Czarnych.
Stąd ostatecznie decyzja sędziów, że punkt został przyznany drużynie gości. Sprawdzanie tej akcji trwało niesamowicie długo. No to było jakieś chyba 10 minut. W efekcie mieliśmy już dawno wybiła godzina 15, a na tablicy wyników było dopiero 2-0. No ale to nie wybiło z rytmu gospodarzy, którzy po początkowej fazie seta dość wyrównanej w końcówce no zdecydowanie przejęli inicjatywę. No i tak jak wspominałem, tej inicjatywy nie oddawali w zasadzie do 10-minutowej przerwy i dopiero po niej coś zaczęło się dziać. Tak, Radomianie te dwa pierwsze sety prezentowali się dużo słabiej Edresowi. Myślę, że główna różnica była widoczna w polu zagrywki, to znaczy Edresowa bardzo dobrze zagrywała, z kolei Radomianie nie robili Edresowi niemal żadnej krzywdy tym elementem. Jeszcze wracając do początku spotkania, Dominik Depowski wyszedł na boisko w podstawowym składzie, co w sumie dawno nie miało miejsca. Z kolei Elvis Krasnic, który zaliczył dwa poprzednie spotkania, wchodził z ławki. W tym meczu spełniał taką rolę, którą myślę, że będzie spełniał w znacznej części sezonu, to znaczy on wchodził na boisko do drugiej linii i w momencie, gdy było ustawienie, gdzie ten zawodnik miał schodzić do pierwszej, to wracał na boisko Dominik Depowski. Oprócz jednego momentu, gdzie Depowski radził sobie trochę gorzej, Elvis został do pierwszej linii. On dostał w ataku 3 piłki, wszystkie 3 skończył, więc pod tym względem to jest chyba jego najbardziej udany mecz, ale oczywiście to tylko 3 piłki, więc nie ma co wyciągać daleko idących wniosków. Jeśli chodzi o jego przyjęcie, to w pierwszym secie zaliczył pierwsze bardzo dobre przyjęcie, ale kolejne 2 już niezbyt udane, moim zdaniem po części przez to, że za bardzo przykrył Tibor Rosarda, wchodząc w jego strefę, ale Rosowia ostatecznie w tym secie sobie pewnie poradziła, tak jak i w kolejnym. No z kolei po 10-minutowej przerwie zaczęło się granie na naprawdę emocjonującym poziomie. Czarni włączyli zagrywkę i Kamil Kwasowski i Dmytro Teriomienko i Michał Filip. To było takie ustawienie, gdzie oni zagrywali kolejno po sobie i trafiały już tam serię punktów. Bardzo gładko Radomianie tego seta wygrali. Z kolei w czwartym secie trochę się to wyrównało za sprawą lepszej zagrywki Rysowi, też poprawionego przyjęcia. I końcówka bardzo emocjonująca, ostatecznie wygrana przez Rysowie, ale jeśli w tych dwóch setach Rysowa sobie łatwo radziła, tak w tych dwóch kolejnych naprawdę było z kim ten mecz przegrać. W Bielsku nowy trener, a w Radomiu nowy rozgrywający, Dmytro Dołgopołow, dołączył do drużyny, no i on właśnie zadebiutował w meczu z Rysowią Rzeszów i on chyba też faktycznie trochę utrudnił czytanie gry rzeszowianom. Rozpoczął trzeciego seta w wyjściowym składzie i było widać parę niedokładności, widać było też drobny brak zgrania z częścią atakujących w drużynie z Radomia, ale to faktycznie mógł być jeden z elementów, który poza zagrywką utrudnił Asseco Rysowi grę w tym trzecim i czwartym secie. No i ciekawe, czy ta rywalizacja Droszyński kontra Dołgopołow nabierze rumieńców i czy faktycznie będzie Robert Prygiel rotował tymi zawodnikami, czy może finalnie jednak będzie stawiał na Kamila albo na Dmytro. Tak, wszedł Ukrainiec w drugim secie, no i na początku chyba się nam trochę zagotował w tym swoim debiucie, bo fatalnie te kilka pierwszych akcji wyglądało w jego wykonaniu. Ale mimo to trener Prygiel nie zdecydował się wrócić do Kamila Droszyńskiego. Dał szansę Ukraińcowi po tej 10-minutowej przerwie, która akurat na niego chyba podziałała dobrze, bo miał pewnie okazję gdzieś troszkę sobie to przemyśleć, gdzieś troszkę schłodzić głowę. Efekt był taki, że no od tego trzeciego seta naprawdę jego gra mogła się podobać. Takie były zresztą też opinie komentatorów, że naprawdę wniósł dużo. To był w ogóle mecz, w którym obaj trenerzy nie bali się rotować składem. Tak jak już wspominałeś, Filipie, Kamil Kwasowski pojawił się na boisku. On bardzo dużo dał na zagrywce, ale też wpisał się dość dobrze i w przyjęciu, i w ataku. Pamiętam, że po meczu z Zawierciem, gdzie właśnie trener Zanini wpuścił Michała Żuka i Kamila Długosza z ławki, to pozwoliło tam Warcie wrócić do meczu, no to ty, Filipie, troszkę narzekałeś na to, że właśnie po stronie czarnych brakuje nieco zmienników na przyjęciu. No to tym razem, jak zwykle, już powoli staje się to małą tradycją. Jeśli kogoś w szóstym secie skrytykujemy, powiemy jakieś gorsze słowo, no to z reguły udowadnia nam bardzo szybko, że byliśmy w błędzie. No i tym razem udowodnił to Kamil Kwasowski. No ale też oprócz niego, oprócz Dmytro Dołgopołowa, zmiany mieliśmy też po stronie Resowi. Tam dość szybko Jakub Jarosz został zmieniony przez Jochena Szepsa. Akurat trudno tu do końca winić Kubę, bo nie był rozpieszczany przez Michała Kędzierskiego. W ogóle dostawał od niego bardzo mało piłek, a jeśli już dostawał, to właśnie były to piłki dość trudne w większości. No i po kolejnej nieudanej akcji zmienił go Jochen Szeps. Długo nie można było mieć do Niemca żadnych pretensji, więc on na tym boisku pozostawał. Natomiast myślę, że kilka rzeczy się złożyło na to. Ten słaby trzeci set spowodował, że na boisku pojawił się Lukas Tichaczek. W pewnym momencie trochę gorzej zaczął grać Dominik Depowski.
No i w momencie, gdzie na boisku mieliśmy już trzech obcokrajowców, bo był na nim też jeszcze Tibor Osart, no to myślę, że fakt, że raz troszkę spadła skuteczność Szepsa w czwartym secie, a druga sprawa, że brakowało w tym momencie możliwości manewru za Dominika Depowskiego, sprawiło to chyba wszystko, że Roberto Cerniotti wrócił do Kuby Jarosza. No i była to decyzja naprawdę znakomita, bo w tym czwartym secie mieliśmy, mogę chyba śmiało powiedzieć, Jakub Jarosz show. On kończył niemal wszystko, co dostawał. Dołożył do tego bardzo dobrą zagrywkę, tam m.in. as serwisowy ze strony Kuby. Dzięki temu też mógł się pojawić na boisku Elvis Krastins. No i efekt był taki, jaki był, czyli ta wyrównana przez większość czasu czwarta partia skończyła się ostatecznie zwycięstwem Resowi, a tym samym też cały mecz. Humory wszystkich tych, którzy mieli Kubę Jarosza w składzie Wygraj Plus Ligę, również się nieco poprawiły, no bo Kuba podgonił nieco punktów, ale to o tym jeszcze oczywiście w kolejnej części podcastu. Mówiliśmy w poprzednim odcinku, że niechybnie zbliżamy się do momentu, gdzie Mateusz Masłowski zacznie grać całe spotkania, tak już było w tym meczu i moim zdaniem to był rewelacyjny występ Mateusza, zarówno w przyjęciu, jak i w obronie. Wyciągnął dużo trudnych piłek, bardzo dużo piłek podbijał po bloku, to znaczy po udanych wyblokach Resowi. No i bardzo dobry występ tego zawodnika. No, myślę, że to już będzie taka zmiana na dłużej. Natomiast MVP dostał Bartłomiej Lemański. No, zwłaszcza przez te pierwsze dwa sety naprawdę miał okazję, żeby pokazywać swoje możliwości, bo tak jak Filipie mówiłeś, nie bardzo zagrożenie sprawiali swoją zagrywką czarni i gdy wzmocnili ją od trzeciego seta, no to już tak łatwo Lemańskiemu nie było. Natomiast no tak czy tak był to naprawdę bardzo udany jego występ w każdym elemencie, a jeśli już mówimy o zagrywce, no to trzeba też zauważyć, że mieliśmy w tym meczu aż 21 asów, 12 ze strony gości i 9 ze strony gospodarzy. No także można chyba też powiedzieć, że to był mecz stojący w dużej mierze pod znakiem zagrywki i przyjmujący ani z jednej, ani z drugiej strony no nie mieli łatwego zadania. W dosyć nietypowej sytuacji na boisku wrócił Jakub Jarosz, tak jak ty wcześniej, Michale, mówiłeś, pomimo tego właśnie, że Jochen Szeps wcale nie grał złego spotkania, natomiast na inną, dosyć niespodziewaną zmianę moim zdaniem zdecydował się Robert Prygiel. On przy piłce setowej dla Resowi przy stanie 24-23 na boisko wpuścił z powrotem Wojciecha Żalińskiego i to akurat na zagrywkę. Była to dla mnie dziwna decyzja, spuszczanie takiego zimnego zawodnika za Tomasza Fornala. Ostatecznie jednak nie wyszło na dobre. Wojtek Żalinski zagrał słabą zagrywkę, Resowia łatwo ją przyjęła i Tibor Osar skończył to spotkanie. No właśnie, posłuchajmy tego, który taką decyzję podjął, czyli Roberta Prygla. I co jego zdaniem zaważyło o tym, że jednak czarni, mimo że naprawdę podjęli walkę, no to wyjeżdżają z Rzeszowa bez punktów. Przyznam szczerze, że jechaliśmy tu do Rzeszowa z nadziejami na jakąś zdobycz punktową. Oczywiście nie ma co ukrywać, że Rzeszów był faworytem tego meczu i to jest drużyna bardzo utytułowana i mająca w swoich składach, w składzie wielu wyśmienitych zawodników, ale na pewno nie jest to taki Rzeszów, jak był to parę lat wcześniej. Więc jesteśmy rozczarowani. No, przez pierwsze dwa sety nasza gra była słaba i zasłużenie przegrywaliśmy. Później po zmianach nowo wprowadzeni zawodnicy wnieśli dużo jakości do naszej gry. W trzecim secie bardzo dobra nasza gra i naprawdę dominacja. I w czwartym punkt za punkt niestety to my pękliśmy. Niestety to my popełniliśmy jeden, dwa błędy więcej. Trochę biorę na kark swój oczywiście, jak to zawsze. Trener, brak komunikacji rozgrywającego jeszcze z niektórymi zawodnikami był widoczny i trochę błąd techniczny, trochę może właśnie brak tego zgrania. To szkoda, jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy w trakcie sezonu się zgrywać poprzez nieszczęśliwą kontuzję Dejana. Kamil Doroszyński dzisiaj nie miał dobrego dnia. Zdecydowaliśmy się grać już z Dimą. Momentami to wyglądało bardzo fajnie, ale jednak w sytuacji stresowej przyszedł taki moment, że trochę zawahania i niedokładność, brak zrozumienia spowodował to, że nie udało nam się czwartego wygrać, a wydaje mi się, że nie byliśmy w tych dwóch ostatnich setach drużyną słabszą i szkoda, bo na pewno punkt zdobyty tutaj i doprowadzenie do tiebreaka to by był już dobry wynik, a w tiebreaku wszystko by się mogło zdarzyć. No trudno. Wygrał Rzeszów, gratulujemy zwycięstwa, jesteśmy, połamy rządzą rewanżu już na meczu u siebie. Także duży żal w drużynie Ceradu Czarnych, no i trudno się dziwić, bo naprawdę, zwłaszcza w tym czwartym secie, wydawało się bardzo długo, że możemy mieć na podprymu tiebreaka. Tak nie było. No a jeśli chodzi o inne mecze, tak jak mówiłem, ten mecz na podprymu był pierwszym w sobotę, ale jeśli byśmy mieli patrzeć, w którym meczu jako pierwsze rozpoczęła się trzecia
jego akcja, no to już prawdopodobnie wcześniej stało się to między innymi w Bełchatowie, bo tam PGS Kra o 15 podejmowała GKS Katowice. No i to był mecz, który miał w jakiś sposób chyba zweryfikować też drużynę GKS-u, czyli przypomnijmy drugiej i trzeciej drużyny w tabeli. No i mecz, który miał też zweryfikować gdzieś może ambicje i cele GKS-u Katowice, no bo jednak do tej pory nie najtrudniejszy terminarz, chociaż też wcale niełatwy dla drużyny Piotra Gruszki. No i okazało się, że mimo że Skra, tak jak już Filipie wcześniej wspominałeś, do tego meczu przystąpiła bez Mariusza Wlazłego, no to GKS nie zdołał urwać choćby seta. Tak, w tym spotkaniu Mariusza Wlazłego zastąpił Szymon Romacz, ale on nie zaliczył dobrego wejścia w to spotkanie i jak się okazało, w przebiegu tego spotkania Roberto Piazza zastępstwo za Mariusza Wlazłego znalazł w postaci właśnie Romacza, a jego zmiennikiem na ławce pozostał Bartosz Bednosz. Wydawałoby się, że osłabiona Skra może mieć duże problemy z Katowicami. W pierwszym secie przegrywała 8-14, ale ostatecznie między innymi dzięki asom serwisowym Srecko-Listynaca ostatecznie przechyliła szale na swoją korzyść. W drugiej partii też Skrze nie było łatwo. Katowicianie prowadzili 10-6. No i kolejny raz udało im się odwrócić tego seta na swoją korzyść. W trzecim secie Katowicianie kolejny raz prowadzili, tym razem już tylko 2 punktami. No i ostatecznie Skra to spotkanie wygrała 3-0, ale na pewno Katowicianie mają czego żałować. Nie widzieliśmy tego meczu, ale patrząc po samych statystykach, to był mecz chyba bardzo podobny do występu Katowiczan na Torwarze w Warszawie, gdzie faktycznie zagrywką bardzo mocno pracowało Oniko Warszawa. W przypadku, gdy Katowice nie mają tego przyjęcia, mają bardzo, bardzo duży problem z tym, żeby grać płynnie, a z kolei ich zagrywka też specjalnej krzywdy Bełchatowianom nie czyniła w tym spotkaniu. Aż 16 popsutych zagrywek i tylko jeden as, to jednak gdy ta proporcja wygląda właśnie w taki sposób, no to wskazuje to, że no to ryzyko może było w pewnym momencie zbyt duże, ale też trzeba zrozumieć o taktykę wyznaczoną przez Piotrka Gruszkę, no bo jeżeli nie odrzucisz Skry od siatki, to no to sam sobie gotujesz problem. Tak, sam Sreczko Lisynacz mógłby skończyć to spotkanie. Trener Roberto Piazza pod nieobecność Mariusza Wlazłego zdecydował, że Bartosz Bednosz nie wyjdzie tym razem w podstawowym składzie. On raczej miał być takim, nazwijmy to, strażakiem, który może wejść zarówno na przyjęcie, jak i na atak. No i to ta decyzja skończyła się tym, że ogromne problemy ze skończeniem ataku ze skrzydła miała Skra. 3 piłki skończył Milan Ebatipur, 3 piłki skończył Szymon Romać, 5 piłek skończył Nikołaj Pęczew, więc w sumie było to 11 skończonych ataków przez podstawowych skrzydłowych. Natomiast 12 piłek skończyli Milan Katić, który w pewnym momencie pojawił się za Irańczyka, no oraz Bartosz Bednosz, który wchodził na podwójne zmiany wraz z Marcinem Januszem. I mimo tego, że Bartosz Bednosz no, w zasadzie pod względem skuteczności był na przeciwległym biegunie w stosunku do Romacia, to włoski trener mimo to nadal zmiennikowi Wlazłego, temu nominalnemu, dawał szansę w kolejnych setach. I chyba GKS może żałować w dużej mierze, że nie był w stanie tego wykorzystać. Natomiast ja bardzo jestem ciekaw, jaką decyzję podejmie trener Piazza i czy to właśnie Bednoża nie zobaczymy na ataku w meczu z Treflem, no bo to będzie jednak rywal nieco bardziej chyba wymagający i tym razem już chyba myślę, że Skra nie będzie mogła sobie pozwolić na takie dalsze gdzieś próbowanie przełamania Romacia. W sumie o tyle też to jest ciekawe, że akurat Szymon Romacz z Grzegorzem Łomaczem zna się bardzo dobrze ze wspólnej gry z Kuprą Lubin. A mimo to nie pomogło to mu w osiągnięciu jakiejkolwiek przyzwoitej skuteczności czy efektywności, no bo 21% i minus 28 czy 29, już teraz liczę trochę w pamięci efektywności, no to jak na atakującego, zwłaszcza zespołu walczącego o takie cele, no wynik naprawdę fatalny. I epopeja z drugimi atakującymi w drużynie Skry trwa w zasadzie od sezonu, gdzie tam faktycznie Aleks Atanasiewicz jeszcze występował w barwach PGS Kry Bełchatów, no to jednak ci drudzy atakujący no raczej nie zachwycają. No i to też w pewnym momencie staje się problemem Bełchatowa, no bo ja tak jak już wspominaliśmy, Mariusz Wlazły, kontuzja żeber, on nie będzie przez pewien moment grał, no i ja tutaj się raczej przychylam do opinii Michała i myślę, że no to jednak Bartek Bednosz, w szczególności, że on chyba jeszcze musi przyzwyczaić się nieco do gry na prawym skrzydle i ataku właśnie z drugiej linii z prawego skrzydła,
No ale myślę, że im dłużej będzie trenował z Grzegorzem Łomaczem, tym bardziej Roberto Piazza będzie dostrzegał, że to właśnie Bartek Bednosz chyba jest tą jedyną opcją, która w ataku musi występować. A to właśnie stwarza takie sytuacje, że Bartosz Bednosz będzie mógł jeszcze pomóc do przyjęcia, więc myślę, że to będzie bardzo korzystne ustawienie zespołu z Bełchatowa. Pewna niemoc na skrzydłach, zwłaszcza do momentu wejścia Milana Katicia, no i do tych momentów, gdzie na podwójnej zmianie pojawiał się Bartosz Bednosz, sprawiała, że no Grzegorz Łomacz chcąc nie chcąc musiał przerzucić mocno ciężar ataku na środek. Tak, Grzegorz Łomacz mniej więcej to czwartą piłkę posyłał do swoich środkowych. Streczko Lisinac atakował 10 razy, Patryk Czarnowski również 10 razy i chyba nieczęsto zdarza się, że to właśnie środkowy zostaje najlepiej punktującym zawodnikiem meczu, chyba że nie nazywa się on akurat Streczko Lisinac albo Jakub Kochanowski. No, w każdym razie w tym meczu najlepiej punktującym został Patryk Czarnowski, który oprócz 9 z 10 skończonych ataków zaliczył 5 punktowych bloków. 14 punktów łącznie w dorobku Patryka Czarnowskiego. Najlepiej punktujący w zespole. Drugi z kolei Streczko Lisinac zaliczył 10 punktów, byli to dwaj najlepiej punktujący zawodnicy z gry w tym spotkaniu. Posłuchajmy, co na temat tego spotkania miał do powiedzenia drugi trener GKS-u Katowice, Grzegorz Słaby. No, mieliśmy swoje szanse, szczególnie w pierwszym secie, gdzie prowadziliśmy dość długo. Potem Streczko Lisinac poszedł na zagrywkę i zrobił nam duże problemy i stan meczu się wyrównał. A wiadomo, jakim potencjałem dysponuje Skra, w szczególności na zagrywce. Odrzucili nas od siatki dzisiaj i już mieliśmy problem potem na tej wyższej piłce, żeby atakować skutecznie. No, trzeba uznać dzisiaj wyższość rywala. Jak mówię, no, presja na zagrywce zespołu z Bełchatowa jest ogromna i jeżeli tą zagrywkę udało nam się przytrzymać przyjęciem bliżej siatki, to graliśmy na równi. Natomiast decyzje, które podejmowaliśmy na piłkach wysokich, nie były najlepsze, bo atakowaliśmy nie przez te strefy, które powinniśmy i dlatego Bełchatów miał wiele kont, które wykorzystywał. Po prostu duża klasa rywala i dzisiaj, tak jak wspomniałem, byli lepsi. Trudno się nie zgodzić z wypowiedzią asystenta Piotra Gruszki. Patrząc na skuteczność zagranicznych przyjmujących GKS-u Katowice, no to Serhii Capelus 2 na 10 skończonych ataków i Gonzalo Quiroga 5 na 17. No, wydaje się, że to chyba pierwsza tak mocna, no i negatywna jednak weryfikacja postawy Argentyńczyka w starciu z tymi drużynami najlepszymi. No, jest to tylko jeden mecz, ale to chyba nie była najlepsza Skra i Katowice, gdyby tylko dołożyły trochę więcej gry i może również poprawiły swoją zagrywkę, byłyby w stanie wywieźć jakieś punkty z Bełchatowa albo co najmniej seta. Niestety dla kibiców GKS-u 3-0 wygrywa Bełchatów. I to chyba tyle. 3-0 wygrywa Bełchatów, 3-0 wygrał też Jastrzębski Węgiel w meczu, który rozpoczął się o tej samej porze, również sobota, również godzina 15. Mecz z Łuczniczką Bydgoszcz, opromienioną tym zwycięstwem z Wartą Zawiercie, no i myślę, że z pewnymi nadziejami do Jastrzębia jechali zawodnicy Kuby Bednaruka. On postanowił w tym spotkaniu wystawić w szóstce Pawła Gryca, a nie dobrze spisującego się w poprzednich spotkaniach Bartosza Filipiaka. To chyba miało gdzieś pomóc też zaskoczyć Jastrzębie, no ale Jastrzębia zaskoczyć się nie udało. I to mimo, że w Jastrzębiu nie wszyscy spisywali się w tym meczu aż tak dobrze. I przede wszystkim mimo, że Jastrzębie do tego meczu przystąpiło bez Macieja Muzaja. Tutaj także zmiana na ataku, ale już wymuszona. Maciej Muzaj chory, musiał zastąpić go kapitan drużyny Patryk Strzeżek. No i zastąpił go w miarę dobrze, chociaż jak to na Patryka Strzeżka przystało, nie ustrzegł się kilku błędów w ataku, kilku punktów oddanych rywalom po swoich atakach. No ale pod nieobecność Muzaja rolę lidera w ataku musiał przejąć, tak jak bywało to bardzo często w tamtym sezonie, Salvador Hidalgo Oliva. No i tym razem spisał się w tej roli bardzo dobrze. W Jastrzębie kolejne spotkanie rozpoczęło z Jasonem Doroko, ale jak pokazują statystyki, on bardzo źle przyjmował. Tylko 17% dokładnego, 0 perfekcyjnego, 3 błędy. Zastąpił go Rodrigo Quiroga i trzeba przyznać, chyba rewelacyjne wejście Argentyńczyka. On skończył 5 z 6 piłek. No i przede wszystkim zaliczył imponujące liczby w przyjęciu. 82% pozytywnego, 45% perfekcyjnego. Na pewno korzystna zmiana w zespole Marka Lebediu. A w tym spotkaniu po stronie drużyny Jakuba Bednaruka na boisko wszedł Mateusz Sacharewicz od samego początku. W poprzednim spotkaniu zaliczył jednopunktowy atak. No teraz zwrócił już na pełen dystans, zaliczył 4 punktowe bloki i tylko 3 piłki w ataku wszystkie skończył. Z kolei nie najlepiej wypadł Metodzie Ananiew.
Klątwa szóstego seta trwa, Metodi Ananiew chwalony przez nas w poprzednich spotkaniach. Oczywiście jak go pochwaliliśmy, to musiał zaliczyć zły występ, więc jeżeli ktoś się zastanawia nad wyborami do Wygraj Plus Liga, no to posłuchajcie nas i wybierzcie dokładnie inaczej niż mówimy w kolejnej kolejce. Nie był to udany mecz Bułgara, no jedynym atutem w jego grze było chyba to, że nie popełnił żadnego błędu w przyjęciu. Coś, co jeszcze jest może odrobinę zaskakujące, to aż 7 asów Łuczniczki Bydgoszcz przy tylko jednym asie Jastrzębskiego Węgla i aż 11 bloków Łuczniczki przy 8 blokach Jastrzębia. I patrząc tylko na te wskaźniki, wydawało się, że ten mecz mógł być dużo, dużo bardziej wyrównany. On chyba jednak pod całkowitą kontrolą Jastrzębia, bo tutaj ta siła ofensywna, no a przede wszystkim postawa Kubańczyka Hidalgo Oliwy przeważyła. No właśnie, zabrakło zdecydowanie skuteczności na skrzydłach, a zwłaszcza na tym lewym skrzydle i Metodi Ananiew, i Kubaronka, który już możemy chyba powiedzieć, że na stałe wywalczył sobie miejsce w szóstce. No i próbowany na zmianie właśnie za słabo spisującego się Bułgara Enrique Batarzim, żaden z nich nie potrafił pomóc i dołożyć trochę w ataku Pawłowi Grycowi. Z kolei przyjęcie nie najlepsze nie pozwalało Edgardo Goasowi grać zbyt wiele środkiem, tak jak mówiłeś Filipie, tylko 3 piłki do Sacharewicza, 2 razy więcej, no ale to dalej tylko 6 do Michała Szalachy. No efekt był taki, że mimo że Łuczniczka wyglądała znacznie lepiej, jeśli chodzi o punkty z zagrywki, lepiej też jeśli chodzi o punkty w bloku, no to mimo to tylko w drugim secie zdołali bydgoszczanie nawiązać rywalizację. No i 3 punkty zostają w Jastrzębiu. Mimo braku Macieja Muzeja można się chyba tylko cieszyć, jeśli ktoś jest kibicem Jastrzębskiego. Wśród tych, co bardziej zagorzałych kibiców Jastrzębia, konflikt z władzami klubu już chyba załagodzony. Trochę prania brudów w mediach, trochę informacji o piwku, wódeczce, gdzieś te oczekiwania ze strony klubu kibica Jastrzębskiego Węgla dość duże względem klubu, duże oczekiwania, a też chyba niespecjalna chęć, przynajmniej według wywiadu, który udzielił prezes Jastrzębskiego Węgla, chyba nieduża chęć do tego, żeby dać coś w zamian. No i ta roszczeniowa postawa się chyba bardzo, bardzo prezesowi Jastrzębia nie spodobała. Ten brak dopingu w trakcie meczu Ligi Mistrzów no poniósł się gdzieś tam dość szerokim echem, na pewno ani kibiców Jastrzębia, przynajmniej, a na pewno władz klubu kibica Jastrzębia, ani też samego klubu z Jastrzębia w pozytywnym świetle ta cała sytuacja nie postawiła, ale z tego co słyszymy, doping powrócił już na trybuny hali w Jastrzębiu i wydaje się, że to chyba tyle, ile można powiedzieć o tym konflikcie. Bez tak naprawdę poznania sytuacji od środka trudno jest powiedzieć cokolwiek więcej, ale doping w Jastrzębiu jest. W sobotę mieliśmy jeszcze 2 mecze. 2 mecze oba rozpoczęły się o godzinie 17. Jeden z nich w Zawierciu. Aluron Virtu Warta, walcząca o kolejne punkty, o drugie zwycięstwo w tym sezonie, podejmowało Oniko Warszawa. No i to było spotkanie bardzo zacięte, długie, wyrównane i również z wieloma kontrowersjami sędziowskimi. No bo można było wyczytać, że zarówno zawodnicy gospodarzy, jak i gości mieli pretensje do sędziów o niektóre decyzje. Kolejne spotkanie, w którym ta praca sędziów te kontrowersje budzi. Daje to troszkę do myślenia, ale nie będziemy żadnych wniosków wyciągać, no bo akurat oglądać tego spotkania nie mieliśmy okazji, więc trudno nam zweryfikować, na ile te pretensje były uzasadnione. Ostatecznie 2 punkty jadą do Warszawy. MVP Nikola Georgiew, pierwszy wreszcie mecz, w którym Macedończyk został takim zdecydowanym liderem drużyny w ataku. Piłek dostał aż 51, skończył 23 z nich, więc ta skuteczność znowu nie była jakaś rewelacyjna. No ale jak na tyle piłek, to nie popełnił tak dużo błędów, jak do tej pory mu się to zdarzało. Natomiast po stronie gospodarzy Grzegorz Bociek był również takim liderem. On ten mecz zaczął na ławce ponownie. Tym razem dużo gorzej zaczął spotkanie Łukasz Kaczorowski niż było to w Bełchatowie. No i wszedł z ławki Grzegorz Bociek i nagle okazało się po raz kolejny już, że gdy on meczu nie zaczyna w szóstce, a pojawia się na boisku dopiero z kwadratu, no to znacznie lepiej mu idzie niż wtedy, gdy od pierwszej akcji jest na boisku. Z uwagi na problemy Warszawy w przyjęciu, no ciężar zdobywania punktów opierał się na Nikoli Georgiewie, no i to, na co warto zwrócić uwagę, no to aż patrząc tylko po statystykach, co zaznaczam,
no to 131 ataków wykonanych przez 5 setów przez Warszawian, natomiast tylko 19 z tych ataków to były ataki przez środek, więc albo taką właśnie taktykę przyjął na ten mecz Stefan Antiga, żeby jednak grać do skrzydeł, albo faktycznie to przyjęcie przeszkadzało tutaj Antoine'owi, Brizardowi w tym, żeby prowadzić grę właśnie przez te pozycje. A jeśli ja miałbym stawiać, to jednak stawiam na to, że to jest ta druga opcja, choćby z tego względu, że do tego meczu Zawiercie przystąpiłoby swojego, no myślę, że tutaj nie urażę żadnego z polskich środkowych, ale najlepszego zawodnika na tej pozycji, czyli Davida Smitha, który niestety ze względu na kontuzję nie mógł zagrać. No i dołączył tym samym do Mateja Pataka, który, tak jak już wcześniej wspominaliśmy, również zmaga się z urazem i również nie był dostępny dla trenera Zaniniego. Po stronie Zawiercia wydaje się, że bardzo dobre spotkanie w końcu zaliczył Hugo De Leon, który skończył 15 z 29 ataków, trzymał przyjęcie, 2 serwisowe, 2 bloki, a z kolei po stronie Warszawy chyba po serii dobrych występów nieco gorzej spisał się Bartek Kwolek, który no, statystycznie wypadł bardzo słabo w przyjęciu, mało razy zagrywał, tylko jeden as serwisowy i przede wszystkim nie najlepsza skuteczność w ataku. A w poprzednim spotkaniu z boiska został zdjęty dosyć szybko Wojciech Włodarczyk, a teraz już udało mu się na boisku dotrwać do końca tego spotkania. Dostał bardzo dużo piłek w ataku i radził sobie w porównaniu ze swoimi poprzednimi spotkaniami całkiem nieźle. Pierwszą drużyną, która straciła punkty tej niedużej hali w Zawierciu, był Indykpol AZS Olsztyn. No i wtedy traktowaliśmy to jako niespodziankę. A tutaj mamy już kolejny mecz w Zawierciu i kolejna drużyna z aspiracjami, która przyjeżdża i traci tam punkty. Myślę, że gdzieś już na te prawidłowe tory wróciła drużyna Aluronu Wirtu Warty Zawiercie i nikt, kto przyjedzie na mecz do Zawiercia, łatwo mieć nie będzie, no i to jest kolejne potwierdzenie właśnie tej tezy. Tak, łatwo nie miało Niko Warszawa. Jeśli chodzi o zawodników, no to jeszcze myślę, że można spokojnie powiedzieć, że wyróżnił się też Andrzej Wrona. On był trzeci punktującym swojego zespołu, no a przede wszystkim zanotował aż 6 bloków. Tak jak już Piotr mówił, akurat w ataku nie był zbyt mocno wykorzystywany przez Antoine'a Brizarda. Do tego jeszcze był najczęściej serwującym zawodnikiem w całym spotkaniu. No także naprawdę dobry występ naszego awaryjnego, reprezentacyjnego środkowego, tak go możemy chyba nazwać po tym ostatnim sezonie u Fefe de Giorgiego. A jeśli już mówimy o zagrywce, no to znowu pokazał się z bardzo dobrej strony w tym elemencie Antoine Brizard. Mówiliśmy już o tych bardzo ofensywnych rozgrywających, no i to jest kolejny mecz, w którym Francuz popisuje się kilkoma asami serwisowymi, tym razem 3, dołożył jeszcze jeden atak, jeden blok, no ale pewnie zamieniłby te zdobycze punktowe na komplet punktów, jeśli chodzi o wynik tego meczu i o punkty do tabeli dla zespołu. To było spotkanie jedno z dwóch, tak jak wspominaliśmy, które rozpoczęło się o 17:00. Te drugie w Kędzierzynie, Koźlu, Zaksa, tam podjęła MKS Będzin. No i tak jak wspominaliśmy już przy okazji meczu z Indykpolem AZS-em o problemach Rafała Buszka, no to tym razem Rafała w ogóle nie było w kadrze meczowej. W szóstce, co ciekawe, szansę tym razem dostał nie Rafał Szymura, który tak dobrze spisał się w dwóch poprzednich spotkaniach, a Kamil Semeniuk, no i z tej okazji skorzystał bardzo dobrze, już na samym początku notując serię udanych zagrywek i w zasadzie ta seria bardzo mocno ustawiła przebieg pierwszego seta, bo tam, no i taka ciekawostka, Zaksa wygrała seta do 13, mimo że zanotowała zaledwie 38% w ataku. No tak wysokiego zwycięstwa przy tak mizernej skuteczności w ataku sobie szczerze mówiąc nie przypominam, no ale to właśnie zagrywka punktowa, zagrywka też odrzucająca rywali od siatki ustawiła bardzo mocno przebieg tego seta. No i jeśli ktoś spodziewał się, że teraz pójdzie już z górki i kolejne sety również będą bez historii, no to bardzo szybko okazało się, że no tak szybko Będzinian skreślać nie można. Po udanym meczu z Indykpolem AZS-em Olsztyn Krzysztof Rejno otrzymał szansę tym razem już w wyjściowym składzie Kędzierzyna Koźla. No i to właśnie ten młody środkowy bloku Zaksy, który coraz więcej szans dostaje od Andrei Gardiniego, podzielił się swoją opinią o przebiegu spotkania i o tym, z czego wynikała tak duża różnorodność, jeśli chodzi o przebieg poszczególnych setów z telewizją klubową Zaksy. Co do zagrywki, no to wiadomo, że to jest sprawa indywidualna, natomiast no, pomogła w tym taktyka. Wiedzieliśmy, na kogo mamy zagrywać, jak blokować, więc myślę, że konsekwentnie realizowaliśmy jakieś założenia. Po prostu w trakcie też meczu je dostosowaliśmy się, więc nie jest to zaskoczenie. Jak graliśmy dobrze, no to z każdym da się wygrać łatwo i tak zagrywając, i jeżeli wychodzą pojedyncze akcje. Natomiast no to nie był łatwy mecz, szczególnie ten drugi set. No,
troszkę jakby można powiedzieć, że narobił nam stracha, no bo wiadomo, już łatwo wtedy stracić jakieś punkty, więc na pewno łatwy nie był, chociaż te trzy wygrane sety były pod naszą kontrolą całkowicie. Można część winy za ten drugi set zwrócić właśnie na ten brak koncentracji, może ciut za łatwo poszło nam w tym pierwszym secie, natomiast rywale na pewno zmienili trochę styl gry w drugim secie, zaczęli zagrywać inaczej, inaczej wystawiali piłki. Także było to trochę dla nas zaskoczenie i nie potrafiliśmy się troszeczkę w tej drugiej partii dostosować do nich i narzucić im swojego stylu gry. O poziomie rotacji, którą Stelio De Rocco zastosował w tym meczu, chyba najlepiej mówi fakt, że z całej drużyny, która przyjechała na mecz do Kędzierzyna-Koźla, tylko rezerwowy libero Szymon Gregorowicz nie miał okazji występu, a ze zmienników najlepiej zaprezentował się Rafał Faryna. To on swoimi zagrywkami i kilkoma atakami w końcówce bardzo pomógł Będzinowi w zwycięstwie w drugim secie. Poza tym dość przyzwoitą zmianę dał Jan Klobuczar, czyli to być może to zapowiada, że to on obok Marcina Walińskiego będzie występował w parze na przyjęciu w najbliższych spotkaniach MKS-u Będzin. Próbował rotować Stelio De Rocco, ale to było za mało, żeby wywieźć z Kędzierzyna coś więcej niż tylko, albo aż jeden wygrany set. MVP dla Kamila Semeniuka, chyba troszkę jednak na zachętę, no bo nie da się ukryć, że wydaje się, że to sam De Rocco po raz kolejny tradycyjnie już był postacią numer jeden w drużynie Zaksy, no ale jako, że młody przyjmujący dostał szansę i te szanse jak najbardziej wykorzystał, to myślę, że komisarz zawodów też w jakiś sposób go docenił. To były mecze sobotnie, a kolejkę kończyły dwa mecze niedzielne. Pierwszy z nich o godzinie 14:45, a więc tradycyjnie już skoro o tej porze oznaczało to transmisję w Polsacie Sport. Indyk Polac ze Solsztyn Kuprum Lubin. Mecz, który zapowiadał się chyba dość ciekawie i w sumie przez pierwsze dwa sety był całkiem wyrównany. Wyrównane pierwsze dwa sety, ale ja miałem takie wrażenie, że bardzo duży spokój i taka pewność w grze Olsztyna i nawet mimo tego, że zaczynali tego pierwszego seta chociażby od chyba 3 lub 4-punktowej straty, właśnie dzięki bardzo udanym atakom Łukasza Kaczmarka, no to ja powiem szczerze, że z perspektywy widza nie miałem takiego poczucia, że Olsztyn nie miał tego meczu w garści. Oczywiście, no tam przecież bronili piłki setowe gracze Patryka Diflo, chyba dokładnie 3 w pierwszym secie, no stąd też grana przewagi. Ale ja w zasadzie przez ani jeden moment w meczu nie miałem takiego poczucia, że Kuprum może tutaj bardzo mocno zagrozić. No a wynikało to przede wszystkim z tego, że naprawdę bardzo, bardzo mizernie wygląda ta gra Lubina na lewym skrzydle. O aktualnej sytuacji w Kuprum Lubin wypowiedział się Łukasz Kaczmarek w rozmowie z Maćkiem Piaseckim. Twoim zdaniem jakie argumenty przemawiają za tym, że Kuprum może się w tej szóstce, która będzie walczyć już na koniec sezonu o najwyższe cele, może się znaleźć? No bo stawka jest wyrównana, to widać, no jakby w tabeli jest taki ścisk, że już dawno takiego nie było i właściwie co chwilę się coś zmienia, no ale twoim zdaniem jakie argumenty mogą przemawiać za tym, że akurat Kuprum w tej szóstce znaleźć się powinno? No myślę, że tutaj przede wszystkim tak jakby równa gra nasza, systematyczność, bo mamy potencjał, pokazaliśmy to w różnych spotkaniach, że potrafimy grać naprawdę fajną środkówkę na wysokim poziomie, tak jakby chociaż nie, dwa sety z Rzeszowem, czy poprzednie spotkanie ze Kędzierzynem, czy te spotkania z teoretycznie słabszymi drużynami, że potrafimy grać na wysokim poziomie, tylko myślę, że najważniejsze, żebyśmy po prostu utrzymywali ten różny poziom. Póki co to gramy nie raz jest to na samowitym poziomie, a raz naprawdę bardzo słabym poziomie i to się nie składa w różną całość, także myślę, że tutaj na czas systematyczność i mamy naprawdę dobrych zawodników, mamy też Michała Masnego na rozegraniu, który wiadomo, że to jest rozgrywający, no, który bardzo, bardzo dużo czasu grał w plus lidze i grał w samych bardzo dobrych klubach na bardzo wysokim poziomie, także myślę, że tutaj drużynę mamy na to. No, myślę, że jeszcze szybki powrót Robiego to już w ogóle byłbym przekonany, że w tej szóstce będziemy, a jeśli chodzi o tutaj, no wierzę jak najbardziej z całą drużynę, ale no nie ukrywajmy, że tego Robiego nam jest naprawdę brak, ale myślę, że po prostu jako drużyna, najważniejsze, że jako drużyna musimy się trzymać razem, musimy iść za sobą w ogień i tego grania jest tak dużo, że jesteśmy spokojnie w stanie osiągnąć to szóste miejsce i pograć w playoffach. No właśnie, to tyle od Łukasza Kaczmarka. A Kuprum Lubin po stracie
Roberta Techta na pewno potrzebuje trochę jeszcze czasu na przeobrażenie się w odrobinę inny zespół. Na pewno problemem nadal pozostaje atak z lewego skrzydła. Dla Milosa Terzicza w trakcie tego spotkania przed Filip Biegun, on zdążył zaliczyć 16 przyjęć, ale tylko jedną piłkę do niego posłał Michał Masny do ataku. Trochę dziwna sytuacja, że tak długo przebywa Filip Biegun na boisku, a tylko raz dostaje piłkę do ataku. Wygląda na to, że Słowak nie ma zaufania do młodego przyjmującego. Młodego przyjmującego przecież tak chwalonego przez Maćka Piaseckiego. Aczkolwiek zauważyłbym jedną rzecz. Problemem co prawda był atak z lewego skrzydła ewidentnym, natomiast akurat Filip Biegun na boisku pojawił się nie dlatego, że nie potrafili kończyć ataku Kate Pupart, no i zwłaszcza Miloš Terzić, bo to właśnie on został zastąpiony, ale akurat pojawił się w momencie, gdy Miloš Terzić dwa razy został trafiony flotem przez Roberta Andringę. No i już do końca na boisku został, no ale tak jak Filipie mówisz, twój imiennik tylko jedną piłkę dostał do ataku, zresztą ją skończył. Ale kolejnych okazji, żeby się na siatce wykazać, już od Michała Masnego nie dostał. Mnóstwo piłek do Łukasza Kaczmarka. On ponad połowę z nich skończył, popełnił bardzo mało błędów, ale ja miałem troszkę takie wrażenie, że jakby to było gdzieś wkalkulowane przez Olsztynian po prostu w cenę tego spotkania, w to, że mierzyli się z zespołem, który takiego zawodnika na ataku ma. Bo oni jakoś bardzo spokojnie do tego podchodzili. Nie przejmowali się tym, że raz po raz mieli problemy z zatrzymaniem Łukasza Kaczmarka. Wiedzieli, że on wszystkich piłek kończyć nie może, a w zasadzie jest jedyną groźną opcją. Nadal nie chodzili gdzieś tam do niego w ciemno potrójnym blokiem. Nadal trzymali się gdzieś taktyki wyznaczonej przed meczem. No i to zaprocentowało zwłaszcza w tym trzecim secie, gdzie Michał Masny gdzieś już troszkę nie mając za bardzo wyboru, po bardzo dobrym tym razem, w przeciwieństwie do dwóch poprzednich partii, początku Olsztynian, gdzie tam przy zagrywce Kuby Kochanowskiego AZS wyszedł na kilkupunktowe prowadzenie. Michał Masny próbował przesunąć na środek gdzieś ciężar ataku, no ale to się kończyło bardzo źle dla Lubinian. Na boisku pojawił się Adam Michalski, złapał go blokiem dwukrotnie Daniel Pliński. No i efekt był taki, że w tym trzecim secie już walki nie było i w zasadzie już gdzieś od około 10 punktu dla AZS-u było jasne, że jedyne co pozostało w tym meczu to ten set dograć do końca, mecz zakończyć i Lubinianie mogli się pakować i wracać, a droga przed nimi była przecież daleka. Podobna sytuacja miała miejsce chyba w spotkaniu, które miało miejsce niedawno, to znaczy Rosowia grała z Olsztynem i wydaje mi się, że trochę odpuszczała sobie blok do Jana Hadrawy, z kolei skupiła się na blokowaniu bardziej lewej strony boiska. W tym meczu miała miejsce dość podobna sytuacja. Ogólnie rzecz biorąc, moim zdaniem najlepszego sezonu nie gra Michał Masny. W tym spotkaniu oprócz tego, że bardzo dużo piłek posłał do Łukasza Kaczmarka, to raczej swoimi wystawami rozegraniem nie pomagał swoim kolegom. Oprócz tego, że kontuzji doznał Robert Techt, to raczej trudno szukać u niego usprawiedliwienia, bo przed kontuzją Estończyka Masny też zajeżdżał, można powiedzieć, Łukasza Kaczmarka. On był wśród atakujących do momentu kontuzji Techta najczęściej atakującym na set zawodnikiem. No i też bardzo często atakował dwukrotnie częściej niż Robert Techt. Z kolei jeżeli chodzi o taktykę zagrywki Kuprum Lubin, to tutaj zaskakująco mało zagrywek w Toma Russo, albo on po prostu dość umiejętnie przykryty w przyjęciu przez Michała Żurka i Roberta Andringę. Tylko 5 przyjęć Toma Russo, natomiast no pomimo tego, że w przyjęciu po prostu nie był obciążony mocno, to w ofensywie całkiem niezły mecz Belga i ten dwumecz kędzierzyńsko-lubiński to chyba dwa najlepsze występy mecz po meczu właśnie przyjmującego Indykpolu AZS-u Olsztyn. Standardowo już kolejne spotkanie i to Michał Żurek przyjmuje najczęściej w AZS-ie Olsztyn. No, próbowali go flotem łamać, ale zarówno w meczu z Zaksą, jak i tutaj w meczu z Lubinem nie miałem takiego poczucia, że Michał Żurek radzi sobie źle. Wydaje mi się, że on już z tego swojego dołka w meczu z Rzeszowem i z Gdańskiem już wyszedł i przyjmował naprawdę bardzo dobrze. I coś, co też mi bardzo imponowało w postawie Michała,
to jest to, że on bardzo mocno wchodził w boisko przy właśnie atakach na przykład Łukasza Kaczmarka, no i on wielokrotnie bronił te ciasne skosy, którymi próbował się popisywać reprezentacyjny atakujący. On to bronił i w zasadzie rozgrywający Paweł Woicki mógł z tego grać każdą opcję na kontrze, co skrzętnie wykorzystywał, grając dużo piłek do Kuby Kochanowskiego. No i tym samym zapewnił w pewien sposób, można tak to chyba nazwać, MVP kolejny już w tym sezonie Kubie Kochanowskiemu. No nic dziwnego, jeśli powiemy, że Kuba był tym razem ex aequo z Janem Hadrawą i Tomasem Russo najlepiej punktującym zawodnikiem AZS-u. Bez błędów ataku, 3 bloki. Co prawda tym razem bez asa, ale tak jak już wspominałem, seria jego zagrywek, która ustawiła w zasadzie trzeciego seta, tylko jeden błąd tym razem na zagrywce, czyli to, z czym w poprzednich spotkaniach miał trochę problemów. No tym samym ratio 13 na plus. No kapitalny występ kolejny już Kuby i powoli możemy się chyba do tego przyzwyczajać. No ale zdecydowanie przepaść na środku, przepaść na lewym skrzydle, chociaż Robert Andringa nie grał aż tak dobrego meczu w ofensywie, jak potrafił, a może właśnie to jest prawdziwa postawa Roberta Andringi w ofensywie. No on chyba ma dość duży problem, gdy wysokim wyblokiem grają na nim drużyny przeciwne. Grała tak Zaksa, grała tak Resowia, teraz grał tak Lubin i no i on może dużo błędów nie popełnia, ale jest bardzo, bardzo często broniony przez przeciwników. No i chyba tyle o spotkaniu w Olsztynie. Mecz bez specjalnej historii. Tę historię starał się napisać Łukasz Kaczmarek, zdobywając aż 26 punktów w 3 setach, ale to nie wystarczyło na bardzo dobrze dysponowaną drużynę z Olsztyna. Na koniec posłuchajmy, jak ten mecz podsumował kapitan zwycięskiego zespołu Paweł Woicki. My u siebie gramy zawsze bardzo dobrze. Drużynie z Lubina było naprawdę ciężko dzisiaj. Niwelowaliśmy wszystkie ich atuty. Myślę, że ten mecz kontrolowaliśmy od początku do końca. Zastanawiałem się przed meczem, czy dwóch nie wziąłbym w ciemno, bo Lubin jest naprawdę groźną drużyną. Udało się wygrać za 3-3-0. Wszyscy zdrowi, wszyscy przetrwali. Miejmy nadzieję, że uda się bardzo dobrze przygotować do meczu w Radomiu. Tylko 3 sety w Olsztynie. Można było się spodziewać, że ten mecz potrwa trochę dłużej. Chyba takich oczekiwań nie było, jeśli chodzi o spotkanie w Kielcach. Tam Dafispołem podejmowało Trefl Gdańsk. No a tam z kolei było blisko tego, żeby co najmniej 4 sety potrwało starcie tych dwóch zespołów. Kielczanie nie wykorzystali dużej szansy i przegrali ostatecznie bardzo długo trwającego drugiego seta na przewagi 33-35. Zresztą pierwszy set też był wyrównany i też było blisko, żeby gospodarze tam wygrali, bo przegrali go do 23. No i dopiero trzecia partia wysoko już wygrana przez gości, także to przebieg w sumie dość podobny do tego, co działo się w Olsztynie. Po raz pierwszy w tym sezonie dobrze w ataku zagrali wszyscy 3 skrzydłowi zespołu z Kielc, a w 6 wyszedł znowu Jakub Szymański, młody przyjmujący, o którym wspominaliśmy już wcześniej. No i możliwe, żeby to przyniosło efekty w postaci może nawet nie tylko seta, a nawet punktu, gdyby nie to, że akurat chyba najlepszy mecz w sezonie zagrał po stronie Gdańska MVP tego spotkania, czyli Damian Schulz. Spotkanie, można powiedzieć, ucznia i mistrza, to jest Wojciecha Serafina i Andrzeja Anastasiego. Myślę, że mogłoby potrwać zdecydowanie dłużej, jednak postawa gdańszczan sprawiła, że spotkanie skończyło się w 3 setach. Oprócz dobrego spotkania w ataku Damiana Schulza, na pewno dobre przyjęcie zanotowali Artur Szarpuk i Mateusz Mika, ale zaliczyli oni trochę gorszy mecz w ataku, co być może po części sprawiło, że to spotkanie było dosyć wyrównane. Akurat po tym spotkaniu, w którym dobrze zagrali wszyscy 3 skrzydłowi Kielczan, pojawiła się informacja, że przetestują oni serbskiego atakującego Tomislava Dokića. To jest m.in. zwycięzca Ligi Światowej w roku 2016. On wtedy był zmiennikiem Drażana Luburicia, m.in. w finale Ligi Światowej z Brazylią. W ostatni sezon spędził on w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Teraz ma zostać przez Kielczan przetestowany i być może zagra już w spotkaniu najbliższym z Bielskiem. Więc widać, że widmo spadku motywuje drużyny z dołu tabeli do poszukiwań personalnych. Nowa postać w drużynie z Będzina, czyli Klobucar. Prawdopodobnie nowa postać wśród Kielczan. Swoje problemy na rozegraniu gdzieś dołgo połowę próbują też łatać Czarni Radom. No i gdyby nie to, że te spadki faktycznie w tym roku będą miały miejsce, to nie wiem, czy aż tak ochoczo włodarze tych drużyn poszukiwaliby alternatyw. No postać Dokicza może ciekawa, ale akurat nie jestem przekonany, że to
prawe skrzydło jest największym problemem Kielczan. Wydaje mi się, że te problemy są przede wszystkim bardziej widoczne na lewym skrzydle, no a jedna jaskółka wiosny nie czyni. No tyle, że pozyskanie Dokicia sprawi też, że na lewe skrzydło wrócić będzie mógł Kuba Wachnik, no i tym samym być może te problemy, które faktycznie cały czas gdzieś się pojawiają, może akurat właśnie poza tym jednym meczem, ten powrót Wachnika na przyjęcie może rozwiązać. No faktycznie, ja przyzwyczaiłem się już do Kuby Wachnika na pozycji atakującego, no ale tak, no było nie było, on przecież jest przede wszystkim chyba przyjmującym, a dopiero w dalszej kolejności atakujący. I myślę, że na tym zakończymy nasze podsumowanie tego, co działo się w ostatnim tygodniu w Plus Lidze. Natomiast dla kibiców trzech klubów nie mniej, a chyba może nawet bardziej ważne rzeczy działy się w Moskwie, bo tam odbyło się losowanie grup Ligi Mistrzów. No i to losowanie chyba jednak można powiedzieć, że w miarę szczęśliwe dla polskich klubów, ale bez przesady, zwłaszcza bez przesady, jeśli chodzi o Skrę Bełchatów, no bo trudna grupa przed Bełchatowianami, aczkolwiek grupa, którą można wygrać nawet, a na pewno można z niej awansować. Natomiast no nie będzie łatwo, bo dwa zespoły rosyjskie, Lokomotiv Nowosybirski i Dynamo Moskwa, wielkie firmy, znane nazwiska w obu zespołach, ale trzeba zwrócić uwagę, jeśli ktoś słuchał poprzednich odcinków naszego podcastu, to doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że żaden z tych klubów nie zaczął najlepiej rozgrywek w lidze rosyjskiej. No i tym samym, jak nie teraz, to kiedy, jeśli mierzyć się z Rosjanami i liczyć na to, że się ich ogra, no to Skra właśnie w tym momencie powinna na to liczyć. No a tę grupę Skry dopełnia jeszcze mistrz Francji, czyli ekipa Chaumont, która też wydaje się, że wcale nie będzie łatwym rywalem, no bo tak jak też już wspominaliśmy, Chaumont dobrze rozpoczęło akurat rozgrywki ligowe we własnym kraju. A o tym, że Chaumont nie będzie łatwym rywalem PGS Skry Bełchatów, no świadczy fakt, że no po zdobyciu Mistrzostwa Francji oni nie spuścili nogi z gazu. Po 6 kolejkach są liderem tabeli z 15 punktami na 18 możliwych do zdobycia i w ostatniej kolejce 3-1 z niewielkimi problemami ograli drużynę Arago Deset. Krótki rys z drużyny, no chyba przede wszystkim ofensywa oparta na atakującym reprezentacji Francji, na Stefanie Boyerze, atakujący młody, atakujący cały czas popełniający błędy, ale gdy tylko mu żre, tak mówiąc potocznie, no to potrafi być nie do zatrzymania, no i w szczególności na wyjeździe Bełchatowianie muszą znaleźć receptę właśnie na młodego atakującego reprezentacji Francji. Z innych postaci Nikola Mijajlowicz, tak jak też Michał wspominał, on raczej szansy swojej reprezentacji Serbii nie dostał też z uwagi na to, że bardzo duża konkurencja na tej pozycji, no ale to jest naprawdę bardzo solidny zawodnik, no jest tam komu pograć i chociaż może nie są to nazwiska, o których można by powiedzieć, że są to jakieś gwiazdy światowej siatkówki, tak jednak w tym konkretnym zestawieniu no mogą pewne problemy Bełchatowowi sprawić. Tam jeszcze reprezentant Argentyny, Bruno Lima, który zresztą był przez Julio Velasco próbowany na ataku. Tutaj gra na przyjęciu. No w ogóle jeśli spojrzymy na ostatni mecz Sete i na te statystyki, no to przede wszystkim aż 14 asów w czterosetowym spotkaniu, 6 wspomnianego Boye, 4 dorzucił Javier González. O nim niedawno mówiliśmy jako właśnie też o przykładzie bardzo ofensywnego rozgrywającego i na to też Bełchatowianie będą musieli zwrócić uwagę. Duża też siła na tym lewym skrzydle, co nie zawsze widać, no bo jeśli Boye radzi sobie dobrze, no to w sumie trudno się dziwić Gonzalezowi, że śle do niego dużo piłek, ale właśnie i Bruno Lima, i Mijajlowicz, ale też i Yassine Louati, młody francuski przyjmujący, no każdy z nich to jest zawodnik, który udowadniał już, że potrafi na siebie wziąć ciężar w ataku. Jeśli nawet uda się młodego francuskiego atakującego wyłączyć, no to trzeba jeszcze zdawać sobie sprawę, że wtedy ten ciężar może się przenieść właśnie na lewe skrzydło. A wracając jeszcze do zespołów rosyjskich, które będą przeciwnikami Skry Bełchatów, na pewno nie są to zespoły pokroju Zenitu Kazań. Obydwa zespoły mają swoje problemy. Dynamo Moskwa, zwłaszcza na środku siatki, tam kontuzje mieli Kimierow, Szczerbinin i sprowadzony w roli takiej gwiazdy Kevin Leroux. Między innymi przez to na środku siatki musiał grać Dick Coy. Drużyna Dynamo Moskwa zaliczyła kilka porażek w tym sezonie. Przez to zmieniony został trener Jurij Maryczew, a jego zastępcą został Boris Kołczyn. Obecnie Dynamo ma serię 3 wygranych, ale pewnie jeszcze sporo czasu im zajmie, zanim pod nowym trenerem zaczną grać tą właściwą dla siebie siatkówkę i pewnie jeszcze sporo czasu zajmie, zanim
sprowadzeni zawodnicy typu właśnie Kevin Leroux, który wrócił po kontuzji, i Dick Coy, który wraca w końcu na swoją pozycję do środka siatki, właściwie pasują się do stylu gry Dynama Moskwa. A z kolei po stronie Lokomotivu Nowosybirsk, po trwającej kilka spotkań absencji spowodowanej kontuzją, wraca Georg Grozer. Wcześniej grał za niego Nikolaj Pawłow, a oprócz tego można było w wywiadach na rosyjskich portalach przeczytać o pewnym konflikcie między Łukaszem Dywiszem a trenerem Plamenem Konstantynowem. Dywisz bardzo mocno domagał się gry w zespole, dostał swoją szansę, zagrał słabo, w tym pierwszym spotkaniu został zmieniony. W kolejnych spotkaniach wychodził, już prezentował się dużo lepiej, ale takie konflikty na pewno dobrze nie wpływają na zespół z Nowosybirska. Oprócz tego na przyjęciu jest Sergiej Savin i Aleksiej Rodiczew. Na pewno nie są to nazwiska pokroju Wilfreda Leona czy Mata Andersona. Coś, co łączy obydwa zespoły rosyjskie, to myślę, że nie najlepiej obsadzona pozycja rozgrywającego. W Dynamie Moskwa sporą wyrwę po sobie zostawił Sergiej Grankin, któremu nie odpowiadała wizja współpracy z Jurijem Mariczewem i przed sezonem odszedł do Białgorodu. A z kolei w Lokomotywie Nowosybirsk za rozegranie odpowiada Turek Arslan Eksi na zmianę z Iwanem Uchenienko. Myślę, że śmiało można powiedzieć, że nie są to wirtuozi na swojej pozycji. Myślę, że PGS Krabbeł-Chatów, jeśli będzie w dobrej formie, to nie powinna się rosyjskich potentatów obawiać. Posłuchajmy jeszcze, co o losowaniu sądzi prezes PGS Krabbeł-Chatów Konrad Pichocki oraz Karol Kus. Ciężko powiedzieć, czy grupa śmierci, no na pewno jedna z najtrudniejszych w historii, jedna z najmocniejszych w tej edycji. No, dwa powody na to się składają. Pierwszy oczywiście sportowy, no, druga, trzecia siła Ligi Rosyjskiej, bardzo mocnej Ligi Rosyjskiej, Dynamo Moskwa i Nowosybirsk. Bardzo wymagający przeciwnicy. No i ta druga kwestia, której wszyscy chcieliby uniknąć, czyli podróże, no, wyczerpujące, bardzo kosztowne, szczególnie budowanie logistyki wyjazdu do Nowosybirska. Ale no nie ma co narzekać. Trzeba grać. Nie można zapominać o Szamał mistrzu Francji, bo to też na pewno zespół z ambicjami. Nie znamy go jeszcze, ale podjęliśmy już tą decyzję, że pierwszy mecz 6 grudnia rozegramy w Bełchatowie i to właśnie oni będą naszymi przeciwnikami. Trzeba zdobyć materiał, zachować należytą koncentrację, zacząć dobrze te rozgrywki, tą edycję Ligi Mistrzów, wygrać to i przygotowywać się do tych kolejnych spotkań z Rosjanami. Niełatwe, bo zimno. Zimno będzie w Rosji. Dwa zespoły z Rosji to są zawsze dalekie wyjazdy, a przeloty, bo wyjazdy to sprawdzałem do Nowosybirska dwie godziny, 2 dni i 10 godzin autokarem, także trochę daleko by było. Przeloty dalekie, więc Nowosybirsk to już w ogóle bardzo, bardzo daleko. A sportowo myślę, że mocne zespoły, ale w zasięgu. No nie jest to zenit kazań. No i na pewno utrudnieniem będzie tutaj długa podróż do Rosji, dwukrotna podróż do Rosji, ale pod względem sportowym myślę, że Skra może sobie spokojnie poradzić. Tak jak mówiłeś, rosyjscy rywale Skry, no to nie są zespoły pokroju Zenitu Kazań, natomiast na zespół pokroju Zenitu Kazań trafił Jastrzębski Węgiel, czyli na Zenit Kazań. No i no nie ukrywajmy, w grupie D rywalizacja będzie się toczyła o miejsce drugie, a ewentualnie o jakiś chociaż jeden mały punkcik urwany właśnie rosyjskiemu potentatowi, który do tego drugiego miejsca może przybliżyć. Rywalizacja będzie się toczyła chyba przede wszystkim z drużyną Berlin Recycling Volleys, no i tutaj smaczków co nie miara, no bo wiemy o berlińskiej przeszłości i trenera Marka Lebediu, o przeszłości Salwadora Oliwy. Z kolei w drużynie z Berlina mamy przecież trenera Luka Reynoldsa, który jeszcze w tamtym sezonie pracował w Jastrzębiu. No i mamy też trzech Australijczyków, trzech rodaków Marka Lebediu i potencjalnych kandydatów do prowadzenia przez niego reprezentacji, czyli atakujący Paul Carroll, przyjmujący Adam White i libero Luke Perry. No, mecze z wieloma podtekstami, ciekawe jak to będzie wyglądało, no ale tak jak też wspominaliśmy w poprzednich odcinkach, również Berlin zbyt dobrze nie rozpoczął tego sezonu, natomiast trzeba pamiętać o tym, że od niedawna wzmocnił ekipę ze stolicy Niemiec Pierre Pujol. Pytanie, jak to będzie wyglądało z biegiem czasu, czy on skoczy na stałe do pierwszej szóstki, bo na razie jest raczej traktowany jako taki strażak w momencie, gdy Sebastianowi Kinerowi nie idzie.
No jeśli tak będzie, no to można się spodziewać, że ta gra Berlina przede wszystkim przyspieszy, no bo myślę, że jednak jest znacznie bardziej kreatywnym rozgrywającym od Niemca Francuz. No a jeśli chodzi o Francuzów, no to właśnie francuska ekipa Spacers Toulouse dopełnia skład tej grupy. O nich mówiliśmy dość sporo w kontekście meczów kwalifikacyjnych. Mieli spore problemy, żeby wyeliminować Wojwodinę Nowy Sad, no ale ostatecznie im się to udało. Natomiast no, nie udaje im się za bardzo, jeśli chodzi o występy ligowe. Mają zaledwie 3 punkty w 6 meczach. No i na razie wygląda to tak, że chyba czeka ich walka o utrzymanie. Także no, myślę, że tutaj jednak drużyna, która zdecydowanie może być stawiana jako kandydat do zajęcia tego ostatniego miejsca. No ale jak to zawsze bywa w takich przypadkach, trzeba jednak na taki zespół uważać. Tak, a w drużynie Toulouse chyba najważniejsze zmiany miały miejsce na ataku i na rozegraniu. Rozgrywającym, który zastąpił Antoana Bryzarda, został znany z Częstochowy Miguel de Amo, a z kolei na ataku Brama van den Driessa zastąpił Andres Viena. Oprócz tego z klubu odszedł chyba autor tego sukcesu z zeszłego sezonu, czyli szkoleniowiec Cedric Ennard. Trzecia drużyna reprezentująca Polskę w Lidze Mistrzów, czyli Zaksa Kędzierzyn-Koźle, mistrz kraju, spotyka się chyba już można powiedzieć ze starymi znajomymi, bo to kolejny raz los sparował Zaksę z Arkasem Izmir, Noliko Masejk i Diatekiem Trentino. Przed tym sezonem chyba bym powiedział, że Zaksa raczej w takiej grupie walczyłaby o miejsce drugie, dające awans do fazy pucharowej, ale Trentino ma swoje problemy, chyba nie może do końca wejść na maksymalne obroty ze swoją grą, no i biorąc pod uwagę, no było nie było, jak do tej pory, bardzo przyzwoitą grę Zaksy Kędzierzyn-Koźle, no czy przyzwoitą, no. Gra może jest nawet bardziej niż przyzwoita, ale wynik punktowy jest naprawdę doskonały w polskiej lidze. No to myślę, że oni są w stanie powalczyć z Diatekiem Trentino o pierwsze miejsce w grupie, ale no to nie jest grupa, w której ktokolwiek by odstawał bardzo na minus, czyli tak jak powiedzmy Toulouse w tej grupie jastrzębskiej, tak tutaj zarówno Izmir, jak i Masejk też na pewno będą miały coś do powiedzenia. Nazwy tych zespołów straszą chyba dużo bardziej niż ich dotychczasowa gra, bo Trentino z bardzo dużymi problemami w Serie A. Arkas również w Turcji na razie nie radzi sobie najlepiej. Noliko też nie jest liderem swojej ligi, wspominaliśmy choćby o porażce w Menen. Także no, wygląda wszystko na to, że Zaksie trafiło się naprawdę dobrze, bo z jednej strony, od strony marketingowej, tak jak wspominałem, duże nazwy, które myślę przyciągną kibiców do hali Azoty, a z drugiej strony tej sportowej właśnie no, duże szanse na to, żeby Zaksa mogła o to pierwsze miejsce powalczyć, to powalczyć skutecznie, a może nawet zapewnić je sobie z pewnym wyprzedzeniem, co w kontekście bardzo napiętego terminarza Mistrza Polski może bardzo pomóc, jeśli na przykład w ostatnim meczu grupowym będzie mógł sobie pozwolić Andrea Gardini na to, żeby już spokojnie, bez żadnych konsekwencji, wystawić rezerwowych. Kolejne drużyny polskie, o których mówiliśmy, zajmą miejsca w grupie CDE, a oprócz tego została jeszcze grupa A i B. W grupie A zespoły włoskie Perugia, Lubec i Witanowa, Fenerbahce Stambuł oraz Knagrozelare, a z kolei do grupy B trafiły zespoły PBB Friedrichshafen, Halbanku Ankara, fińskie Sastamala oraz PAOK Saloniki. Patrząc może tak już globalnie, a nie na poszczególne grupy, wydaje mi się, że polskie zespoły moim zdaniem w komplecie stawią się w kolejnej fazie rozgrywek. Weźmy pod uwagę, że oprócz tego, że do kolejnej rundy awansują dwa najlepsze zespoły z każdej grupy, to oprócz tego jeszcze awans uzyskają trzy zespoły najlepsze z trzecich miejsc, więc właściwie nawet jeśli Skraby Chatów zajmie miejsce za rosyjskimi zespołami, a wydaje mi się, że nawet tak nie będzie, to i tak będzie miała duże szanse, żeby do kolejnej rundy się zakwalifikować. Bardzo ważne będą spotkania z Francuzami. Jeśli tam Skra zdobędzie 6 punktów, to będzie miała duże szanse na awans. A jeśli chodzi o Zaksy i Jastrzębie, to moim zdaniem bez większych problemów stawią się w kolejnej fazie Ligi Mistrzów. Poza polskimi drużynami w Lidze Mistrzów również kilka polskich akcentów, rodzynków w składach drużyn z zagranicy. Knagrozelare i Piotr Orczyk. VfB Friedrichshafen i Bartłomiej Bołądź. No i mający polskie obywatelstwo Jurij Gładyr w barwach Fenerbahce, który właśnie z Piotrem Orczykiem będzie miał okazję się zmierzyć. Jeśli porównać te dwie grupy, no to grupa bardzo mocna, dwa zespoły włoskie, Fenerbahce, chociaż nie grające w tym sezonie aż tak dobrze jak na przykład Zirat Dawida Konarskiego, no i Knak zawsze gdzieś tam groźny, zwłaszcza we własnej hali, natomiast ta grupa B no wydaje się zdecydowanie, myślę, najsłabsza.
acz może wyrównana. Ja, tak jak już wspominałem, jestem bardzo ciekaw postawy mistrza Finlandii z Olim Kunarim, tak świetnie nam przecież znanym z występu w Olsztynie w składzie. A grono polskich rodzenków uzupełnia Kamil Rychlicki. No, polskich, nie polskich. No, on chyba z obywatelstwem luksemburskim, tak? Znaczy, o ile się nie mylę, to obywatelstwo ma też polskie, natomiast z licencją luksemburską i reprezentujący barwy tego kraju. Więc losowania nie najgorsze. Kibice Skrybełchatów mogą być lekko zaniepokojeni, ale myślę, że tutaj możemy ich uspokoić. Bez obaw z tej grupy naprawdę da się wyjść. Kibice Zaksy, Jastrzębia zobaczą duże marki. Ja bardzo jestem ciekaw, jak Salvador Hidalgo Oliva będzie wyglądał na tle Wilfredo Leona, bo to jest, myślę, taki pojedynek, powiedzmy, kubański, który no, może bardzo dużo emocji przysporzyć. No i jeżeli wejdą na swój poziom panowie, to będzie to też bardzo efektowny popis gry. No na pewno, a podsumuję to w sumie cytatem z Lukasa Kampy, który powiedział, że po to się gra w takich rozgrywkach, żeby mierzyć się z takimi zespołami jak Zenit. Duże wydarzenie, myślę, dla nie tylko dla kibiców, ale i dla samych siatkarzy Jastrzębia. No i też ciekawa możliwość weryfikacji na tle jednego z najlepszych zespołów świata. Kończąc temat Ligi Mistrzów, mamy jeszcze wypowiedź kandydata na trenera reprezentacji Polski, czyli Witala Heinena, który prowadzi aktualnie VfB Friedrichshafen. Z nim rozmawiała Agnieszka Kaźmierska, a zapis całej rozmowy można znaleźć w portalu przeglądligowy.com. Hallo Agnieszka, ich hoffe, dass du mich verstehen kannst. Die Frage war... Pytam o losowanie Ligi Mistrzów, jak ocenia, no i w zasadzie Witali nie był jakoś bardzo wylewny na ten temat. Głównie skupił się na tym, że jako trener cieszy się, że nie mają wyjazdu do Rosji, ponieważ nie lubił rosyjskich klubów właśnie z tego powodu. W sumie też tak poniekąd cieszy się, że nie ma żadnej polskiej drużyny i włoskiej u nich w grupie, w Lidze Mistrzów. Powiedział, że jest zadowolony z tego losowania i że tak naprawdę o tych ich przeciwnikach nie jest w stanie za dużo powiedzieć, bo jakoś ich tam za bardzo nie zna. Jeśli chodzi o jakieś ich cele na Ligę Mistrzów, no to też nie był zbyt wlewny. Powiedział, że Friedrichshafen jest dość młodym klubem i w zasadzie faza grupowa zweryfikuje to, co potrafią. I ewentualny awans byłby dla nich no, już sporym sukcesem. Jeśli chodzi o Bartka Bołądzia, powiedział, że jako trener jest dość wymagający i ma dość dużo do niego zastrzeżeń. Jest wiele elementów do poprawy. Natomiast Bartek jest człowiekiem, który chce pracować, dużo pracuje i to jest najważniejsze w tym momencie. Ich danke dich dafür und ich hoffe, dass du alles verstehen hast. Bye. Trudno było nam opowiedzieć cokolwiek więcej o zmaganiach w wygrajce w przednim odcinku podcastu, gdyż w momencie nagrywania tegoże podcastu ta kolejka jeszcze trwała, bo do tej kolejki 9 wliczał się na przykład mecz Indykpolu AZS-u Olsztyn z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. No i podobną sytuację mamy w obecnej kolejce, gdzie czekają nas we wtorek i w środę aż 4 spotkania. Są to spotkania, które w dopunktacji Wygraj Plus Ligę zostały włączone właśnie do kolejki 10. I dlatego trudno wyciągać jeszcze jakiekolwiek wnioski. Natomiast ci, którzy umiejętnie wybrali tych zawodników, którzy dwukrotnie zapunktują w tej kolejce, w dwóch meczach, to chyba będą cieszyć się z bardzo dobrych wyników punktowych. A o dobre wytypowanie zawodników na tę kolejkę tak łatwo nie było. Gdzieś z ograniczonej puli zawodników wybierali uczestnicy zabawy. No i te decyzje były bardzo trudne, bo ten, kto postawił na Karola Butryna, licząc na to, że na przykład Katowice rozegrają nieco dłuższy mecz z PGS Krobełchatów, mógł być lekko zawiedziony. Ten, kto postawił na Kubę Jarosza, ten mógł być również lekko zawiedziony. Podobnie zresztą na pozycji przyjmujących. No tutaj ani Bartek Bednosz, ani Kiroga, ani Serhii Kapelusz nie zaprezentowali się bardzo dobrze, nie zapunktowali przynajmniej w tym pierwszym meczu. Pozostałe mecze kolejki jeszcze przed nami i jak już będziemy mieli pewne wyrównanie w tych wszystkich spotkań, to dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć cokolwiek więcej o klasyfikacji generalnej i lidze szóstego seta. A z tych zaległych meczów zdecydowanie na czoło wysuwa się, myślę, starcie PGS Krybełchatów z Treflem Gdańsk. Bardzo jestem ciekaw tego, co pokaże Trefl na tle osłabionej, przypomnijmy, Skry.
Skrybę z Mariusza Wlazłego. Bardzo jestem ciekaw tego właśnie, kto wyjdzie na ataku. Czy będzie to Szymon Romać, czy będzie to może Bartosz Bednosz? A jeśli nie będzie to Bartosz Bednosz, to czy nie wyjdzie na przykład w składzie na przyjęciu? Ciekawe bardzo spotkanie, które będziemy mogli zobaczyć w telewizji. I na koniec spośród tych meczów zaległych będziemy jeszcze mogli w telewizji również zobaczyć starcie AS Koresowi Rzeszów z Aluronem Virtu Wartą, gdzie z kolei Beniaminek będzie chciał chyba wreszcie pokazać, że nie tylko we własnej hali jest groźny, no ale tam jednak myślę, że zdecydowanym faworytem pozostaje drużyna Resowi, która tak troszkę po cichutku, ale zbliżyła się do tej czołówki, za wyjątkiem oczywiście Zaksy, która odskoczyła już daleko. I jeśli będzie dalej tak solidnie punktować, nawet jeśli nie bez problemów, tak jak w meczu z Czarnymi, no to zaraz może gdzieś znaleźć się w tej szóstce, a pamiętajmy, walka o szóstkę jest jednocześnie walką o udział w Pucharze Polski. To jeśli chodzi o mecze zaległe, no a już w piątek rozpoczniemy 11. kolejkę. 11. kolejkę, w której wyjątkowo rozegrane zostaną w terminie wszystkie spotkania, wszystkie 8 meczów, ale w wygrajce trzeba pamiętać o tym, że do 11. kolejki doliczone zostanie jeszcze zaległe spotkanie Ceradu Czarnych Radom z Jastrzębskim Węglem. Znowu kilka ciekawych spotkań. Myślę, że na czoło wychodzi chyba mecz w Warszawie na Torwarze, gdzie Oniko zmierzy się z Jastrzębskim Węglem. Mecz, który bardzo dużo powie o aspiracjach obu zespołów, no i bardzo dużo będzie znaczył właśnie w tej walce o szóstkę. AZS Olsztyn jedzie do Radomia. Ciekawe, jak spisze się pod złotym sufitem. Do tej pory nie najlepsze występy drużyny Roberto Santillego na wyjeździe. No a akurat teren radomski wiemy, że jest jednym z trudniejszych. Kuprum Lubin podejmie Trefl Gdańsk. No to ten mecz na pewno zapowiadałby się bardzo ciekawie, gdyby w drużynie z Lubina mógł zagrać Robert Tech. No wiemy, że tak nie będzie. Pytanie znowu, na ile Lubinianie będą w stanie powalczyć, no bo pamiętamy, że były takie mecze jak z Jastrzębskim Węglem, czy jak teraz w Olsztynie, gdzie sam Łukasz Kaczmarek to było za mało, ale były też takie mecze jak z Resowią, gdzie ten Łukasz Kaczmarek mimo niewielkiego wsparcia w ataku kolegów z drużyny był w stanie pociągnąć zespół do co najmniej punktu. Dużo tych spotkań ciekawych, również ze względu na dół tabeli, no tam to spotkanie dwóch outsiderów dotychczasowych, czyli Dafi z Połem Kielce, BBTS Bielsko-Biała. Nie będzie to już mecz o pierwsze punkty BBTS-u, tak jak gdzieś wcześniej prorokowaliśmy, ale na pewno bardzo, bardzo istotne dla obu tych zespołów. Jeśli któryś z nich będzie w stanie wygrać tutaj za 3 punkty, no to bardzo mocno poprawi to sytuację w rywalizacji o uniknięcie spadku. No i na koniec, tak jak wspominaliśmy, ten mecz Ceradu Czarnych z Jastrzębskim Węglem, punktowany w 11. kolejce w wygrajce, ale o nim już nieco więcej w kolejnym odcinku, bo on odbędzie się dopiero w następną środę. No i ja osobiście też nastawiam się na bardzo ciekawy mecz w Szczecinie. Spadon Szczecin ma, podobnie jak GKS Katowice, przed sobą trudnych rywali z tych z najwyższej półki. No i ciekaw jestem, czy to, co wystarcza na niższe stany ligowe albo stany ligowe średnie, będzie w stanie wystarczyć na mistrza Polski, lidera tabeli, Zaksę Kędzierzyn-Koźle. Pozostałe mecze kolejki to MKS Będzin, PGS Krabeł Chatów i GKS Katowice, Aluron, Virtu Warta Zawiercie oraz Łuczniczka Bydgoszcz i AS Koresowia Rzeszów. I to by było na tyle w 9. odcinku podcastu Szósty Set. Za uwagę dziękuję Piotr Złoch, Michał Kwiatko-Bębnowski i Filip Korfanty. Dziękujemy i do usłyszenia.